14. kolejka żużlowej Ekstraligi. Najlepsi zawodnicy polskiej ligi kończą dziś sezon zasadniczy. Przed nami mecz Mistrzów Polski z liderem rozgrywek, czyli Złomrek z Włóknia Szczęstochowa kontra Unia Tarnów, kibiców ligowego Speedwaya. Wita ze świętego miasta Paweł Wójcik. Witam jakże ciepło, serdecznie naszego gościa, eksperta, którym jest tradycyjnie w studio, nie na torze, Rafał Osumek. Witam cię serdecznie, Rafał. Dzień dobry, witam wszystkich kibiców. Drodzy Państwo, Unia nieco osłabiona, ale Unia, jeśli dziś wygra, tytuł drużynowego mistrza Polski ma już w kieszeni. Włókniarz jednak ma szansę na to, aby lider rozgrywek doznał drugiej w tym roku porażki. Czy zgadzasz się z tym? No, trudno powiedzieć. No, dzisiaj obydwa zespoły są bardzo wyrównane. Od początku sezonu drużyna Starnowa no, jeździ lepiej, ma bardziej wyrównany skład, ale moja drużyna ostatnio też pozbierała się. Weszliśmy do tej pierwszej czwórki, już można powiedzieć, i na pewno dzisiaj będziemy walczyć i na pewno dzisiaj obejrzymy zacięte zawody, a kto wygra, zobaczymy po 15 biegu. Drodzy Państwo, za nami już efektowna, wręcz niezwykle efektowna prezentacja. Spójrzmy, jakich zawodników podziwiać dziś będziemy na torze w Częstochowie. Z numerem pierwszym w zespole, który prowadzi w rozgrywkach, Paweł Baran w miejsce Tony Rickardsona. Numer 2 Robert Warzała, numer 3 Jacek Golob, numer 4 Grzegorz Rępała, numer 5 Tomasz Golob, numer 6 Marcin Rępała. Z numerem 7 indywidualny mistrz Polski juniorów z Piły Janusz Kołodziej, trener Marian Warzała przywjechał dziś w składzie krajowym. No i teraz gospodarze, Złomrek z Włóknia Szczęstochowa. Z numerem 9 Sebastian Ułamek, numer 10 Grzegorz Walasek, numer 11 Ryan Sullivan, numer 12 Zbigniew Czerwiński, numer 13 Rune Holta, numer 14 Michał Szczepaniak, z numerem 17 o 4 lata młodszy jego brat Mateusz Szczepaniak, trener drużyny gospodarzy, aktualnych jeszcze cały czas drużynowych mistrzów Polski Andrzej Jurczyński. Mamy czterech zawodników juniorów, zawodników młodzieżowych, którzy ścigać się będą w pierwszym juniorskim wyścigu. Przypomnijmy sobie dane częstochowskiego obiektu. Licencja 265, długość 362 metry. Rekord toru ustanowiony 2 lata temu przez Ryana Sullivana. 62,79. Czterech młodych zawodników już przy taśmie maszyny startowej. Jakże ważna informacja dla wszystkich widzów przed telewizorami. Jeździmy według drugiego zestawu meczowego, a drużynę gospodarzy reprezentować będą bracia Szczepaniakowie, Mateusz i Michał, natomiast w żółtym kasku Marcin Rępała i w białym Janusz Kołodziej. Bardzo dobra forma Michała, który przed tygodniem wygrał swój wyścig w Toruniu. Jak będzie dzisiaj? Na razie górą drużyna Starnowa. Na prowadzeniu mamy Janusza Kołodzieja, na drugim miejscu jedzie Marcin Rępała, na trzecim Michał Szczepaniak, na czwartym Mateusz. Tak więc pierwszy wyścig dla drużyny Starnowa. Przypomnę, indywidualny mistrz Polski Janusz Kołodziej, on na czele tej stawki, Marcin Rępała. Tak więc zawodnik, z którym Janusz zdobywał kilkanaście dni temu złote medale młodzieżowych mistrzostw Polski w parach klubowych. Kapara dyktuje warunki póki co w tej pierwszej rozgrywce. Na drugim i na trzecim miejscu Michał Szczepaniak, daleko z tyłu Mateusz. Za chwilę rozpocznie się ostatnie okrążenie. Janusz Kołodziej ogląda się, gdzie jest jego partner. Z numerem 6 Marcin Rępała filmuje krawężnika. Próbuje zaatakować Michał Szczepaniak, ale będzie miał bardzo trudne zadanie. Czyżby pierwszy wyścig rozpoczął się od sukcesu drużyny gości? Tak jest. 3 punkty zapisujemy Januszowi Kołodziejowi. 2 punkty dla Marcina Rępały, 1 dla Michała Szczepaniaka. Bez punktu przyjeżdża Mateusz Szczepaniak. No i krótko, to wróży emocje, bo pod nieobecność Tony Rickardsona wiele osób upatruje faworyta w tym meczu zespół Złomreksu Włóknia Szczęstochowa. Z numerem 7 Janusz
Kołodziej. Cztery punkty, zdobył tylko cztery punkty w pierwszym meczu pomiędzy tymi zespołami. Dziś ma szansę na powiększenie tego dorobku. Jak widzimy, rozpoczął ten mecz bardzo dobrze. Za moment będzie okazja do tego, aby przeanalizować, jak do tego doszło, ale wydaje się, że start i pierwszy miraż decydowało wszystko. Tutaj możemy zobaczyć w miarę równy start wszystkich zawodników. Tutaj troszeczkę ostro próbował zakładać się na wszystkich zawodników Mateusz Szczepaniak. No, wyjechał troszeczkę bardziej na zewnętrzną. Goście skorzystali z tego, pojechali do przodu. Tor w tej fazie zawodów jeszcze jest taki, że ciężko na dystansie spróbować jakiegoś wyprzedzenia. No, para gości była tutaj faworytami. Oni w tym sezonie bardzo dobrze jeżdżą. Janusz Kołodziej, jak i Marcin Rępała zdobyli Mistrzostwo Polski w jeździe parami. Janusz Kołodziej Mistrzostwo Polski indywidualnie, także oni byli tutaj faworytami. Zobaczymy dalej, jak będzie się układały te zawody. Ja nie przekreślałbym jeszcze w tym meczu szans Michała Szczepaniaka, który tutaj przyjechał na trzecim miejscu. Wspominałem przed tygodniem bardzo dobry występ w tym pierwszym meczu. Zwycięstwo z juniorami Apatora. Teraz jest troszeczkę inaczej. Rozpoczęliśmy również inaczej i my naszą transmisję. Przypomnijmy więc wyniki, jakie padały w meczach 13. kolejki. Jak to było w ostatnią niedzielę. Unia Tarnów wysoko pokonała Polonię Bydgoszcz. W tym czasie zespół Apatora Toruń przegrywa ze Złomreksem Włókniarz 41-49. Unia Leszno przegrywa nieznacznie z Atlasem. Wrocław przekreśla swoje szanse na pierwszą czwórkę. RKM Rybnik 20 punktami zwycięża Quick Mix Zieloną Górę. To wyniki meczu zaległego. Zielona Góra wygrywa z Bydgoszczą kilka dni temu w zespole z miasta Bachusa. Nie oglądaliśmy mistrza świata Niki Petersena, w jego miejsce Angrik Richardson. No i zobaczmy, jak wygląda tabela po 13 rundzie. Na miejscu pierwszym Tarnów, 6 punktów przewagi nad Atlasem, 8 punktów przewagi nad Złomreksem. Apator Toruń ma punktów 15 na piątym miejscu, tak więc ta druga czwórka. Leszno 13, Bydgoszcz 8, Rybnik 6, Zielona Góra 4. Wydaje się, że jeszcze nie do końca jest rozstrzygnięta ta walka o to, kto spadnie z Ekstraligi. I to zestaw par na 14 kolejkę. Złomreks Włókniarz kontra Unia Tarnów, Bydgoszcz Leszno, Wrocław Rybnik, Zielona Góra, Apator Toruń. Nie rozmawialiśmy jeszcze z trenerami, a na pewno wszyscy z chęcią tego, co mają do powiedzenia, posłuchamy. Tomasz Golob na naszym ekranie, jeszcze będziemy o nim mówić, ale na razie posłuchajmy, co mają do powiedzenia trenerzy obu drużyn. Trener Unii Tarnów Marian Wardzała dzisiaj pod Jasną Górą. Najpierw msza święta o 14 odprawiona właśnie w klasztorze jasnogórskim. No a za momencik mecz. Mecz arcyciekawy, chociaż bez pierwszoplanowej postaci w zespole Unii Toniego Rykardsona, i to duża strata. No myślę, że jest to dla nas najcięższy mecz wyjazdowy. Brak Toniego jednak myślę, że tutaj się odbije takim pięknym. To jest zawodnik, który robi naprawdę bardzo dobrą robotę w drużynie. Praktycznie się nie myli. No, szkoda, że go dziś tutaj nie ma. To nie jest tor, to nie jest nawierzchnia, którą bardzo lubią tarnowianie. Będzie tu dzisiaj znacznie bardziej przyczepnie. W zasadzie twardo jest w Tarnowie. No i trzeba szybko odnaleźć zagadkę rozpoznania motocykli na tym torze. Ja myślę, że jest to równy i przyczepny tor. Oby był cały czas równy. Myślę, że nie powinno być problemu. Po prostu każdy z zawodników musi jeździć na torze twardym, na torze przyczepnym. Dzisiaj mamy akurat przyczepny. Zobaczymy, jak się sprawdzimy. Ostatnia runda, kolejka rundy zasadniczej, potem play-offy. Już pomału mówi się, że mistrz zmierza pomalutku do Tarnowa, ale to jeszcze chyba za wcześnie. O, absolutnie za wcześnie. Po prostu mistrza wyjeździ się na torze, zdobywa się. Dopiero możemy świętować, jeśli go będziemy mieć już pewnego. Na razie jesteśmy tylko na dobrej drodze. Dziękuję bardzo. Tyle przed spotkaniem. Marian Wardzała. No mam wrażenie, że pan Marian troszeczkę przesadza, bo tak licząc te wszystkie mecze, gdzie Unia jeździ u siebie bardzo równo i zwycięża, no praktycznie, Rafał, nie oszukujmy, Unia jest głównym faworytem, no i gdyby zdarzyło się tak, że dzisiaj wygra, to tak jak mówiliśmy na wstępie, ten tytuł może mieć w kieszeni. Za chwilę wracamy do rozmowy. Nie Andrzej Jurczyński, a Jacek Gajewski reprezentować będzie w rozmowie z naszym reporterem zespół gospodarzy. Szybko posłuchajmy, co ma do powiedzenia. Menadżer Złomreksu Włókniarza Częstochowa Jacek Gajewski. No, zespół częstochowski rzutem na taśmę wdarł się do pierwszej czwórki rozgrywek. O to chyba chodziło. Teraz już z oddechem spokoju możecie patrzeć na przyszłość. No raczej tak. I to, że drużyna zaczęła jechać, tak jak wszyscy oczekiwali od początku sezonu, zwłaszcza ten ostatni mecz w Toruniu, pokazał, że no, powinniśmy się liczyć w walce o medale. Także wydaje mi się, że
po tych wszystkich niepowodzeniach z początku sezonu w tej chwili wszystko wydaje się być pod kontrolą i mam nadzieję, że będziemy wygrywali kolejne mecze. Jak dotąd Unia tylko raz pokonana we Wrocławiu, czy i dzisiaj dwa punkty zostaną wśród gospodarzy? Ja mam taką nadzieję z tym, że no Wrocław jest dzisiaj bez Richardsona, ale mimo tego osłabienia jest to bardzo mocna drużyna, także no nie można lekceważyć ich i jest to lider, który przegrał do tej pory jeden mecz, także wydaje mi się, że powinniśmy ten mecz wygrać, ale na pewno będzie dużo walki, dużo ciekawych wyścigów. To również ważne dla nas, bo czy dla was, dla waszego zespołu, bo rywalizujecie z zespołem z Torunia, czy będzie to czwarte miejsce przed playoffami, czy też trzecie? No na pewno jest to istotne, bo wydaje mi się, że lepiej będzie zaczynać z trzeciego miejsca playoffy z jakąś przewagą nad Toruniem. To by było troszkę taki no, mały komfort, gdyby udało nam się po dzisiejszej kolejce odskoczyć na kolejne punkty. Dziękuję bardzo. Tyle menadżer zespołu z Womrexu Jacek Gajewski. A my już w anonsach poznaliśmy nazwiska zawodników, którzy ścigać się będą o punkty w drugiej odsłonie biegu z Womrexu Włókniarz Częstochowa kontra Unia Tarnów. Jest w programach wpisany Paweł Baran, ale można było się tego domyślać. W jego miejsce z rezerwy jedzie Janusz Kołodziej. Ale para zespołu częstochowskiego niezwykle mocna. Warto wspomnieć Grzegorz Walasek 2,34, Sebastian Ułamek 2,05. To ich średnie KSM w tym sezonie. Generalnie aż trzech zawodników w drużynie częstochowskiej ma średnie powyżej 2 punktów. Takie zdobycze muszą budzić respekt. No tak, obydwoje dobrze jeżdżą, ale możemy tutaj także zobaczyć, że Janusz Kołodziej w tym sezonie bardzo dobrze jeździ. Pokazał, udowodnił to w pierwszym biegu. A Robert Warzała no, w tym sezonie za dużo nie jeździ, ale też potrafi punkty zdobywać i potrafi wygrywać biegi. Także wszystko może tutaj się rozstrzygnąć w tym biegu i zobaczymy, kto wygra. Wyścig numer 2. Ułamek, Kołodziej, Palasek i Robert Warzała. Już cała czwórka przed taśmą maszyny startowej. W pierwszym biegu może emocji nie było zbyt wiele, no ale spójrzmy, jak wyglądać będzie teraz rywalizacja pomiędzy parą Ułamek-Walasek kontra Kołodziej-Warzała. Przypomnę, Kołodziej na żółto, Ułamek na czerwono, Warzała na biało i w kasku koloru niebieskiego Grzegorz Walasek. Ostatnio jeździł troszeczkę w Szwecji, tam co prawda liga pauzowała, ale były mecze zaległe, spisywał się całkiem nieźle. Taśma w górze, dobry start Walaska i częstochowianie na dwóch pierwszych miejscach, tak to przynajmniej wygląda oczywiście z tego pierwszego wirażu. Jest Walasek, na drugim miejscu mamy Sebastiana Ułamka, na miejscu trzecim jedzie Janusz Kołodziej, a na razie na czwartym Robert Warzała. Tak więc dwóch wychowanków klubu z Tarnowa jedzie odpowiednio na trzecim i czwartym miejscu, a prowadzi prym wiedzie w wyścigu numer 2 Grzegorz Walasek. Imponująca forma, miał kilka defektów, kiedy startował niedawno w Anglii, ale wydaje się, że teraz jego motocykle na to spotkanie przygotowane są perfekcyjnie. Grzegorz Walasek prowadzi, na drugim miejscu mamy Sebastiana Ułamka. Tarnowianie jadą na trzecim i czwartym miejscu odpowiednio. Janusz Kołodziej jest trzeci, na czwartym z numerem drugim jedzie Robert Warzała. Jeśli tak, wjadą na linię mety, wówczas 5 dużych punktów meczowych zapiszemy parze częstochowskiej za sprawą zwycięstwa Walaska. 2 punkty dla Ułamka, 1 oczko dla Kołodzieja, bez punktu Robert Warzała. No i drodzy Państwo, w całym meczu mamy remis po dwóch wyścigach, 6-6. To zapowiada emocje. Na razie czekamy też jeszcze na to, aby ten tor sprzyjał bardziej rywalizacji, ale tor będzie dzisiaj ciężki. Nie oszukujmy się, chociażby przez to piekło, które się tutaj nad Częstochową wytworzyło. Walasek, Ułamek, Kołodziej, Warzała. To oznacza 5-1 i w całym meczu remis 6-6. Mówię o tym piekle, mając na myśli oczywiście piekielnie wysokie temperatury. No nam tutaj jest bardzo ciężko, a co mają powiedzieć ci dżentelmeni w kewlarach? No możemy tutaj zobaczyć dobry start Sebastiana, jak i Grześka. Oni ten, jak to się mówi po żużlowemu, dociąg do pierwszego łuku mieli najlepszy, wyszli najlepiej ze startu. Tutaj jeszcze możemy zobaczyć, jak Janusz Kołodziej próbował po zewnętrznej Sebastiana Ułamka wyprzedzić. Sebastian nie dał się wyprzedzić, a tak jak już powiedziałem wcześniej, no tor jeszcze w tej fazie jest
w takim stanie, że ciężko atakować, ciężko wyprzedzać i decyduje na razie start, ale na pewno w dalszych biegach to się zmieni i będziemy mogli zobaczyć walkę na torze. Ryan Sullivan. Trudno określić jego formę po tym, co ostatnio prezentował w lidze angielskiej. Objechał kilka zaległych meczów. 9 punktów zdobył w pierwszym pojedynku między Unią i Włókniarzem. Natomiast przed tygodniem bardzo dobra dyspozycja w Toruniu. 13 najwięcej oczek w rywalizacji z drużyną Apatora. Zbigniew Czerwiński. On z Sullivanem tworzył, będzie duet Częstochowski, natomiast para drużyny Unitarnów to Jacek Golob w kasku żółtym i w białym pojedzie Grzegorz Rępała. Już prawie cała czwórka przed taśmą maszyny startowej i jeszcze odjechał na moment 29-letni Australijczyk i jego KSF w polskiej lidze również wysoki, 2,26. Może nie do końca miał ten sezon udany, ale teraz spotyka go przykra niespodzianka, widzą Państwo. Zgasł motocykl Ryana Sullivana, ale Australijczyk ratuje całą sytuację przy pomocy częstochowskich służb technicznych. Zaskoczył ten silnik. No i witany brawami podjeżdża pod taśmę maszyny startowej, aby za moment ścigać się w wyścigu trzeci. Przypomnę, w żółtym Sullivan, w niebieskim Czerwiński, w żółtym Jacek Golob i w białym Grzegorz Rępała. Jacek Golob wraca do wielkiej dyspozycji po kontuzji kręgosłupa. Przed tygodniem bardzo dobry występ z Bydgoszczą. Jak będzie teraz? Sullivan! Niesamowity start Australijczyka, ale jego partner Zbigniew Czerwiński zostaje w tyle, jedzie na czwartej pozycji. Na drugą wskakuje Grzegorz Rępała, trzeciego miejsca, które gwarantuje jedno oczko. Pilnuje Jacek Golob, który jest w tej chwili atakowany przez Czerwińskiego. Piękna walka w wyścigu przed Czerwiński, ale przechodzi starszego z braci Golobów i tym samym sytuacja zmienia się z remisowej 3-3 na 4-2 na koniec gospodarza, ale znając Jacka Goloba, on jeszcze starał się, będzie wywalczyć w tym wyścigu o ten przynajmniej jeden punkt. Z 3-3 zrobiło się 4-2. Piękna akcja po szerokim Czerwińskiego, który teraz podjeżdża także Grzegorza Rępałę. Rozpoczyna się ostatnie okrążenie. Na prowadzeniu cały czas Ryan Sullivan, który jest bardzo daleko. Na miejscu drugim mamy Rępałę, którego atakuje Czerwiński, ale nie daje rady. Próbował blisko krawędźnika przejść na szeroką, ale to akcja się nie udała. 3 punkty dla Sullivana. Czerwiński czy da radę? Nie, gdzieś tam utrząsł. 2 dla Grzesia Rępały i 1 dla Zbyszka Czerwińskiego. Jacek Golob tym razem bez punktu. 4-2 wygrywają trzeci wyścig gospodarzy w całym meczu. Złomrek Złókniarz obejmuje prowadzenie 10-8. Wreszcie mamy walkę. Za sprawą bardzo dobrze dysponowanego Zbigniewa Czerwińskiego. On wczoraj, co tu dużo ukrywać, miał troszeczkę problemów z tego, co wiem, na treningu. Przegrywał nawet z juniorami, ale widać, że walczy Czerwiński. Po ładnej akcji przechodzi Jacka Golowa i tym samym Złomrek wygrywa drugi mecz. No, tutaj możemy zobaczyć wyśmienity start Ryana Sullivana z drugiego pola. Tutaj na wejściu w ten łuk już był daleko z przodu. Zbyszek Czerwiński został z tyłu, ale tak jak mówiłem, on pokazał, że tor już zaczyna robić się do ścigania i po pięknej akcji wyprzedził Jacka Goloba po zewnętrznej i zbliżał się do Grzegorza Rępały. No jednak Grzegorza mu się nie udało wyprzedzić, także będziemy na pewno z biegu na bieg oglądać coraz ładniejsze biegi i walkę na torze. I tak jak mówiłem, Zbigniew Czerwiński bardzo ładnie też w tym biegu pojechał, udowodnił, że można wyprzedzać na dystansie i na jednym z łuków po zewnętrznej. O, właśnie to jest ten moment, kiedy Zbigniew Czerwiński, on tutaj na zewnętrzną wchodzi i po dużym łuku, po szerokiej wyprzedza Jacka Goloba. Jacek Golob troszeczkę może tutaj za wąsko przy krawężniku jechał i Zbigniew Czerwiński to wykorzystał i przywiózł cenne punkty na 4-2 dla gospodarzy. Tutaj widzimy, jak jeszcze próbuje wyprzedzić Zbigniew Czerwiński Grzegorza Rępałę, ale troszeczkę tutaj miał taki moment wykontrowania i Grzegorz Rępała odjechał mu z wyjścia z tego łuku. Skutecznie z głową, można byłoby powiedzieć, bronił się
30-letni Grzegorz Repała. No, drodzy Państwo, wielkie emocje przed nami. Tomasz Golob, za chwilę o nim będziemy opowiadać. Bohater ostatniego tygodnia za sprawą incydentu w meczu z Apatorem. Słynna konfrontacja z Tomaszem Bajerskim. No a teraz konfrontacja na torze z Rune Holtą. Rafał, ciekawa sprawa. Rune Holta, indywidualny mistrz Polski i wicemistrz Polski. Tomasz Golob, obaj w tym sezonie wygrali w naszej lidze po 33 wyścigi. I oczywiście obaj są znani z tego, że jadą do końca przez 4 okrążenia i na pewno jeden, jak i drugi tutaj nie odpuści. I po prostu na pewno będziemy mogli tutaj oglądać walkę przez 4 okrążenia. Widzieli Państwo najbliżej krawężnika w kasku koloru czerwonego. Rune Holta, obok niego stoi w kasku koloru żółtego. Tomasz Golob, który jeszcze odjechał w kasku niebieskim. Michał Szczepaniak i z numerem 6. Także junior, ale drużyny tarnowskiej, Marcin Rępała. Dla Marcina Rępały wielkie brawa, bo to przecież zawodnik, który nabawił się, no może niewielkiej kontuzji, ale wypadek, który miał kilkanaście dni temu, w Mile mógł skończyć się dla niego bardzo przykro, ale ten dzielny młody człowiek jest na motocyklu, walczy o punkty. Golob, Marcin Rępała kontra Holta Szczepaniak. Tomasz Golob, Rune Holta! Rune Holta przy pilowo krawędzi, która szeroko jedzie. Tomasz Golob, kto będzie pierwszy, przedłuża prostą. Golob, czy da radę wyprzedzić Holtę? Nie daje rady, euforia na trybunach stadionu Przeoczlińskiej, bo na czele tej stawki Rune Holta, ale Tomasz Golob nie rezygnuje. Jadą równo, cały czas o błysk szprychy, lepszy Rune Holta. Na miejscu trzecim mamy Michała Szczepaniaka, który tam musi walczyć z Rępałą o jakże ważny punkt. Cały czas przewodzi stawce 4 zawodników. Rune Holta, drugi jedzie Tomasz Golob. Na miejscu trzecim mamy Michała Szczepaniaka, na 4. Marcina Rypałę. Odjechał teraz indywidualny mistrz Polski od lidera krajowego Unitarnów. To wszystko wróży. Kolejne zwycięstwo w wysokości 4-2 dla gospodarzy. Golob jakby troszeczkę zrezygnowany. Dość spora różnica w odległości między tymi dwoma zawodnikami. Wygrywa Rune Holta. Dla niego 3 punkty uniesione. Przednie koło. Norwega z polskim paszportem. 2 punkty dla Tomasza Goloba. 1 dla Michała Szczepaniaka. Marcin Rępała bez punktu, a to oznacza 14-10 w całym meczu po 4 wyścigach. No i uzupełniamy nasze programy. Zwycięstwo Rune Holty. 2 punkty dla Tomasza Goloba. 1 dla Michała Szczepaniaka. Bez punktu przyjechał Marcin Rępała. Marcin Rępała, także bardzo wysoka średnia, proszę sobie wyobrazić. 20-letni zawodnik, 1,81. Tu potwierdzenie wyników. Będziemy za moment mieć chyba przerwę, bo to najwyższa pora, ale zobaczmy, jak tutaj możemy zobaczyć bardzo równy stad Rune Holty, jak i Tomasza Goloba. No Rune Holta tutaj był bliżej krawężnika i on przy krawężniku tutaj jechał. Możemy zobaczyć, jak Tomasz Golob tutaj po zewnętrznej próbuje wyprzedzić Rune Holtę. Oni tutaj jechali, można powiedzieć, bark w bark, ale Rune Holta na wyjściu w drugiej ugły nie dał wyprzedzić się po zewnętrznej Tomaszowi Golobowi. On tam bardzo ostro wjechał w krawężnik. Tomasz Golob musiał troszeczkę przymknąć gaz i później mogliśmy zobaczyć jeszcze bardzo ładną akcję Michała Szczepaniaka, który wyprzedził Tomasza Rępałę i przywiózł także bardzo cenne punkty. To jest właśnie ta akcja Tomasza Goloba i Rune Holty, jak bardzo blisko siebie jechali. Tutaj właśnie Rune Holta nie dał złożyć się Tomaszowi Golobowi. On wywiózł go tam troszeczkę na zewnętrzną. A tutaj jest właśnie akcja Michała Szczepaniaka, jak po zewnętrznej wyprzedza Tomasza Rępałę i także przywozi bardzo cenny punkt na 4-2 dla gospodarzy. Marcina, oczy. Braci Rępał faktycznie jest sporo w naszej lidze. Dzisiaj podziwiamy Grzegorza i o 10 lat młodszego Marcina Rępałę, który w tym biegu przyjechał na 4. miejsce. A my raz jeszcze oglądamy perfekcyjną jazdę Rune Holty, który tym samym wygrywa 34. wyścig w naszej lidze. 14-10 prowadzi po 4 wyścigach Złomrek z Włóknia Szczęstochowa w meczu z Unią Tarnów. Mamy drugą przerwę 4-minutową w tym spotkaniu. Spójrzmy więc na to, jak wyglądał pierwszy mecz pomiędzy tymi zespołami. To był mecz pierwszej kolejki, ale przełożony na 13
kwietnia 49-41. Najniższe zwycięstwo drużyny Unitarnów w tym sezonie na własnym torze. Rickardson, Golob Burza, kontuzjowany Staszek Burza. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie, Staszku. Wiemy, że chcesz szybko wrócić na tor. Mówi się nawet o tym, że chcesz już za 2 tygodnie, ale poczekaj może, bo zdrowie jest najważniejsze. W Częstochowie najlepiej punktowali Holta, Sullivan i Ułamek. Teraz, jak wygląda statystyka według dziennikarzy Tygodnika Żużlowego od roku 91? Wyrównana ta statystyka. Najwyższe zwycięstwo drużyny Włókniarza 65-25 miało miejsce w 96 roku. W 95 Unia wygrała z Włókniarzem aż 68-22. Rafał Osumek pamięta świetnie te spotkania. No ale drodzy Państwo, tak jak mówię, w ostatnich dniach żyliśmy jedną wielką sprawą. No, zawieszenie w prawach zawodnika, zawieszone w wykonaniu na 12 miesięcy 9 tysięcy złotych, jak w Częstochowie. Wiem, że tobie będzie trudno na pewno nie wyrokować, a opowiadać o tej sytuacji. No, kibice niezbyt przychylnie dzisiaj przywitali Tomasza Goloba, ale jak zapatrujesz się na te tezy postawione w felietonie? No może to, co zrobimy tutaj, nie do końca też wszystko było tam widać, czy rzeczywiście były jakieś boksowania, czy coś, czy tam utargi słowne, czy coś, ale no na pewno to z jednej, jak i z drugiej strony nie było może za ładne. No, Tomasz Bajerski może troszeczkę też za ostro pojechał, a Tomasza Goloba poniosły nerwy, bo to jest oczywiście jego brat i on jest za bratem i nie chce, żeby po prostu bratu stała się jakaś krzywda, tym bardziej, że Jacek Golob dopiero co wrócił po kontuzji kręgosłupa, także no, można powiedzieć, że z jednej i z drugiej strony troszeczkę tej winy może było i no, trudno mi teraz powiedzieć, jak to będzie dalej, jak to się wszystko jeszcze dalej zakończy, ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku między nimi. I do sądu przynajmniej nie pójdą, bo to chyba najgorsze rozwiązanie, kończyć takie sprawy na wokandzie. No, powiedzieliśmy w tym felietonie, że trudne chwile przeżywali działacze Głównej Komisji Sportu Żużlowego. Czy słuszna to jest decyzja, twoim zdaniem? No mnie też, no, trudno mi się wypowiadać na takie tematy, no to ja jestem zawodnikiem, ja jeżdżę, Główna Komisja jest od tego, żeby jakoś to wszystko trzymać, ustalać zasady, reguły, także jeśli oni tak zadecydowali, to widocznie tak ma być i tak jest najsprawiedliwiej. I kończymy ten wątek Tomasza Goloba. Drodzy Państwo, to co raduje nasze serca najbardziej, widzicie, drodzy telewizowie, ilu dziś widzów przyszło na stadion w Częstochowie. Tutaj liczymy, że chyba może nawet ponad 15 tysięcy widzów, mimo tego ogromnego słońca, mimo tej wysokiej temperatury, no ale prawda jest taka, że czasami jest trudno dogodzić tutaj zawodnikom i kibiców, bo jak deszcz to niedobrze, jak słońce to niedobrze. Ciekawe, jak te warunki znosi indywidualny mistrz Polski Rune Holta, który już dziś w tym meczu wygrał z Tomaszem Golobem. No i dokładnie powrócimy do tego wyścigu. Znakomita postawa przeciwko polskiemu ekspresowi Tomaszowi Golobowi. Bardzo dobry start obu, potem Holta był szybszy. The great tremendous race against Polish Express Thomas Golob. Great gate both of you and then you were very fast on the track. Yeah, I wasn't so fast from the gate, but I kept up the speed, and after a lap I had a little bit more speed than Thomas, so it was okay, but I had inside, so the inside is probably the best gate today. Miałem wewnętrzną, to jest chyba najlepsze pole dzisiaj. Wystartowałem bardzo dobrze, podłapałem trochę szybkości na prostej z wyjścia z łuku, dlatego byłem szybszy od Tomasza. Jeszcze krótkie pytanie na temat toru, który strasznie szybko przesycha dzisiaj. What do you think about the track? It's pretty hot down here and gonna be slick? Yeah, it's gonna be slick later, but that's because of the weather, you know. It's ładna pogoda. Ładna. Beautiful. Beautiful. Pięknie, Rune Holta ucieka już, bo jedzie za chwilę w biegu szóstym, teraz wyścig piąty. Ładna pogoda, jak sam powiedział, może ten tor przesychać bardzo szybko, może być twardy. To oczywiście efekt słońca, jakie Państwo oglądają nad Częstochową. Obejrzyjmy wyścig piąty. A w wyścigu piątym kolejne niesamowite emocje. Jacek Golob, Grzegorz Rępała, para Unitarnów kontra świetnie dysponowali. Dysponowani Sebastian Ułamek i Grzegorz Walas. Za chwilę zobaczą Państwo, jak wygląda ustawienie przed taśmą maszyny startowej. Najbliżej krawężnika wystartuje Grzegorz Walasek, który jeszcze 30 metrów od swojego pola startowego. Obok niego Jacek Golob, Sebastian Ułamek i Grzegorz Rępała w kasku białym. Zawodnik tarnowski
najbliżej. Bandy to wyścig piąty, przypomnę, 14 do 10 po czterech wyścigach w konfrontacji Złomrek, Dwuknia, Częstochowa kontra Unia Tarnów. Już praktycznie wszyscy powinni stać nieruchomo, jeszcze Walasek, Ułamek i Grzegorz Rępała. Oni podjeżdżają w tym momencie i za dosłownie sekundy sędzia tego spotkania zwolni taśmę. Walasek i Ułamek są na czele stawki. Zamknięci zawodnicy Unii Tarnów. Tak, wydawało się jeszcze przez moment, że Grzegorz Rępała będzie w stanie powalczyć o punkty z zespołem częstochowskim, ale Sebastian Ułamek i Grzegorz Walasek nie dali szans. Obaj jadą na premiowanych największą ilością punktów miejsca. Prowadzi Ułamek, drugi jedzie Walasek. Spora odległość. Na miejscu trzecim mamy Grzegorza Rępałę, na czwartym Jacka Golowa. Pewne prowadzenie w piątym wyścigu. Po raz drugi w tym meczu pary Ułamek-Walasek. Na czele stawki pan Sebastian. On wjeżdża na linii mety i rozpoczyna ostatnie okrążenie. Wszystko wskazuje na to, że Włókniarz powiększy prowadzenie w tym meczu. Cały czas na pierwszym miejscu mamy Sebastiana Ułamka. Drugi zmierza po dwa punkty Grzegorz Walasek. Na miejscu trzecim mamy Grzegorza Rępałę. Jacek Golob bez punktu w dodatku zdefektował mu motocykl. 19 do 11 po 5 wyścigach. Grzegorz Rępała 1, Jacek Golob. Drugie 0 w tym meczu na jego koncie. No a para Ułamek Walasek punktuje bardzo równo, z tym, że w pierwszym swoim występie zwyciężył wychowanek klubu z Zielonej Góry. Teraz lepszy, ten, który szlifował i zdobywał żużlowe doświadczenie w Częstochowie, Sebastian Ułamek. No i kolega z toru, Rafał Osumek, oceniać będzie występ swoich kolegów z drużyny. No tutaj najlepiej ze startu, jak możemy zobaczyć, wyszli Sebastian i Grzesiek Walasek. Oni najlepiej tutaj już w pierwszy łuk weszli. Tutaj jeszcze na pierwszym łuku przez moment próbował między nich dwóch wejść Grzesiek Rępała, ale no nie udała mu się tutaj ta sztuka. On przez chwilę tutaj jeszcze próbował atakować Grzesia Walaska, ale jak mogliśmy później zobaczyć, nic specjalnego już nie działo się na to, że para gospodarzy odjechała dosyć daleko i przywiozła 5 punktów do mety i po prostu no, musimy czekać na następne biegi, na walkę na torze. Bardzo mądrze, skoro ja się odwołam do takiego lapidarnego stwierdzenia, wszedł z tego. Rezerwę taktyczną. Za Roberta pojedzie nasz kolobka w białym, jego będzie oglądana na kołodzie, jedzie. Są już na torze. Mocniejsza para, jaką mogą wystąpić w boju. Trenerzy. Zobaczymy jak teraz sytuację wybnie Rudolta, bo Tomasz Golob jest bliżej. Łatwiej i szybciej dojechać do pierwszego łuku. Zobaczymy jakim startem popisze się Rune Holto. No, przypomnijmy, że tych dwóch zawodników mieliśmy możliwość oglądać już. Rune Holta zwyciężył z Tomaszem Golobem. Tak jak mówił Rafał Osumek, wówczas jednak zawodnicy byli inaczej ustawieni na polach startowych. Czy będzie to przeszkadzało mistrzowi i wicemistrzowi Polski
Przekonamy się o tym mniej więcej za 90 sekund, bo jeszcze mają kilka chwil na to, aby stanąć nieruchomo pod taśmą maszyny startowej. 19 do 11. Tarnowianie w ostatnich dniach praktycznie nie startowali. Jeździli młodzieżowcy, jeszcze o tym będziemy opowiadać. Jeździli także w oficjalnych zawodach drużynowych, młodzieżowych mistrzostw Polski juniorzy. Czy w meczu może zakończy się remisem? Nie, nie zakończy się remisem. Jarosz Kołodzi. No, nie. Mamy defekt na prowadzeniu Reholta. Na miejscu drugim jedzie Tomasz Golok teraz. Rozglądający się bezradnie, gdzie jest jego młodszy kolega, a ten zmierza do parku maszyn, gdyż zdefektował Kołodziejowi motocykl. Tak więc 4 do 2 po raz trzeci w tym meczu dla gospodarzy. Zapisujemy 3 punkty dla Holty, 2 dla Goloba, 1 dla Szczepaniaka. Defekt Kołodzieja powoduje, iż zawodnik tarnowski po raz pierwszy w tym meczu nie zapisze w programie przy swoim nazwisku punktów. Rune Holta jak na razie najlepszym zawodnikiem meczu. Skuteczność 100%, 2 starty i 2 razy przyjeżdża na miejscu pierwszym. Bardzo ważne, wygrywa z liderem Tarnowskiej Unii po raz drugi, Tomaszem Golobem. Wydawało się, że jeszcze ta walka na pierwszym wirażu, przy wejściu w ten pierwszy wiraż, może wyglądać troszeczkę inaczej, ale perfekcyjnie zachował się w środkowej strefie tego toru Rune Holta i dzięki temu mamy już 23 do 13 dla drużyny z Łomreksu-Łukniarz. No już drugi bieg mogliśmy obejrzeć tutaj Tomasza Goloba i Rune Holta. Tutaj Tomasz Golob bliżej krawężnika był, ale Rune Holta tutaj ładną akcją po zewnętrznej popisał się. On wjechał tutaj szeroko, miał mniej łamany motocykl i tutaj z wyjścia już na wyprostowanym motocyklu zaczął odjeżdżać Tomaszowi Golobowi. Już drugi bieg możemy zauważyć, że Rune Holta zwycięża z dosyć dużą wagą jak na Tomasza Goloba i no widać, że dysponuje naprawdę bardzo szybkim motocyklem i wydaje mi się, że jeśli Tomasz Golob nie pozmienia nic w motocyklach, to może będzie mu ciężko wygrać z Rune Holtą, bo on rzeczywiście dysponuje bardzo szybkim motocyklem, co możemy teraz właśnie zobaczyć tutaj na pierwszym łuku. Tutaj na prostej już bardzo szybko się rozpędził i z okrążenia na okrążenie coraz większą przewagę robił, a w dalszej części biegu mogliśmy zobaczyć tutaj defekt motocykla Janusza Kołodzieja na wejściu w ten łuk. Coś stało się z jego motocyklem i z wyniku 3 do 3, 4 do 2 dla gospodarzy. 23 do 13 Tomasz Golob, 2 razy za plecami indywidualnego mistrza Polski, Norwega z naszym paszportem Rune Holta. Kibice w Częstochowie zadowoleni, gdyż to wszystko może sprawić, drodzy państwo, że Łukniarz przystąpi do rywalizacji w playoffach z miejsca 3. Zmniejszy się troszeczkę ten dystans między Unią Tarnów a pozostałymi zespołami. Trudno tutaj prorokować, żeby Atlas Wrocław miał problemy z Rybnikiem, tak więc nieco w ciemno zapisujemy to drugie miejsce dla Wrocławian po sezonie zasadniczym. Mamy jeszcze jedną przerwę, ponieważ Tomasz Golob jedzie bieg po biegu. Zobaczymy go ponownie w wyścigu 7. Na razie odpoczywa Sebastian Ułamek, który razem z Grzegorzem Walaskiem prezentuje się dziś perfekcyjnie. Halo Seba, halo Łukasz.
Sebastian jedzie dzisiaj wspólnie z Walaskiem w parze. Zwykle to jeździł Ryan Sullivan. Czy Grzesiek jest tak dobrym parowym kolegą, że łatwo się z nim przywozi 5-1? Czy to po prostu efekt dobrego przygotowania motocykla? Znaczy, pewna zmiana taktyczna menadżera ze składem. Myślę, że bardzo korzystna. Połączyć mnie z Grześkiem i żebyśmy stanowili dobrą parę. A Ryan do pomocy Zbyszkowi Czerwińskiemu. Wydaje mi się, że to zdaje egzamin i do końca sezonu będziemy razem z Grzeszkiem jeździć i sobie wspólnie parą pomagać na torze. Ta częstochowska maszyna to tak jakby historia twojego sezonu w tym roku. Na początku bardzo ciężko, rozkręcaliście się z dnia na dzień, do tego twoje kontuzje. No i teraz szarpany nieco sezon, więc ciężko chyba się jedzie podczas takiego właśnie roku. Nie, naprawdę ciężko, tak samo w zeszłym roku też żeśmy, ciężko nam się wszystko szło, ale dobrze skończyło. Bądźmy dobrej myśli, że ten sezon też taki ciężki od początku, ale dobrze się skończy dla naszego zespołu, dla Częstochowy i że medal będziemy mieli, a jaki kolor to zobaczymy. Nie ma Tonego Rickardsona, ale to chyba za szybko, za łatwo i widać, że za silni jesteście dzisiaj dla lidera z Tarnowa. Myślę, że nie ma Tonego, ale jak już obserwuję, idą mądre taktyczne zmiany za Tonego. Jest Tomek Golob, jedzie Janusz Kłodziej. Także wydaje mi się, że te punkty, co oni przywożą, to co oni wywalczą, to samo chyba, co by byłby Tony. Dziękuję bardzo, tyle. Sebastian Ułamek. Przyznam się szczerze, Rafał, że jestem pod wrażeniem jazdy w tym spotkaniu Rune Holty. On ostatnich kilka dni spędził w Norwegii. Ostatnie dni spędził w Norwegii. Tam poddawał się zabiegom rehabilitacyjnym, poobijany, jak Państwo dobrze wiedzą. No ale widać, potrzebne to było indywidualnemu mistrzowi Polski, bo do tego meczu przygotowany jest już chyba idealnie. Zresztą wyniki świadczą same za siebie. No zgadza się, widzimy go dzisiaj w bardzo dobrej dyspozycji. Dwa razy jechał z Tomaszem Golobem, dwa razy wygrał i zobaczymy, jak będzie dalej, ale z tego, co widać po jego dyspozycji fizycznej, jak i sprzętowej, no jest dzisiaj przygotowany perfekcyjnie i także ciężko będzie komuś dzisiaj z nim wygrać. Zdobył Holta 12 punktów z Apatorem dziś, bliski tego, aby powtórzyć, co najmniej powtórzyć ten wynik. Ale widzimy zawodników, którzy przygotowują się do wyścigu siódmego. Czerwiński i Ryan Sullivan kontra Marcin Rempała i Tomasz Golob oglądany tutaj przy bramie parku maszyn w Częstochowie. W kasku żółtym pojedzie Tomasz Golob. Spora grupa kibiców z Tarnowa wybrała się na to spotkanie. Teraz jeszcze na naszych ekranach Tomasz Golob. 13 punktów zdobył w pierwszym meczu pomiędzy tymi zespołami. I to właśnie Golob. Najbliżej krawężnika, obok niego Zbyszek Czerwiński, Marcin Rempała, blisko bandy, ale najbliżej Australijczyk Ryan Sullivan, który wygrał już swój pierwszy wyścig. Miał to miejsce w trzecim biegu, kiedy to pokonał Rempałę i Jacka Goloba, jadąc do spółki ze Zbigniewem Czerwińskim. Ciekawa konfrontacja, po raz pierwszy w tym meczu będziemy świadkami pojedynku na linii Tomasz Golob, Ryan Sullivan. Obaj po dwóch stronach barykady, można by rzec. Golob najbliżej krawężnika, Sullivan najbliżej bandy. Dość równy zostaje Czerwiński, Sullivan bardzo szeroko, ale nie ma Australijczyka na pierwszym miejscu. Na prowadzeniu mamy Marcina Rempałę. Sullivan walczy o drugą pozycję i przechodzi Goloba. Tomasz Golob jest trzeci, Sullivan blisko krawężnika atakuje Rempałę, ale na razie nie ma powodzenia, nie ma przejścia na pierwsze miejsce. Tak więc Rempała, Sullivan na miejscu trzecim jedzie Tomasz Golob. Wszystko, jeśli tak miałoby się zakończyć, spowoduje, iż Tarnowianie wygrają 4-2, ale Sullivan niezwykle ambitnie próbuje spowodować, iż by ten wyścig zakończył się remisem. Cały czas bardzo blisko Marcina Rempały dla juniora z Tarnowa. To bardzo ważny wyścig. Rempała cały czas przed niezwykle doświadczonym, kochanym tutaj w Częstochowie Ryanem Sullivanem, który teraz próbuje objechać Rempałę po szerokiej. Rempała wygrywa. Sullivan kontra Rempała. Tym razem dwa punkty dla Australijczyka. Ręce same składają się do tego, aby nagrodzić ambitną postawę na torze w wykonaniu
Marcina Rempały. To on, a nie Tomasz Golob, zwycięża w wyścigu siódmym. Całe szczęście dla zespołu gości. Golob przyjechał na miejscu trzecim i tym samym mamy 4-2 dla tarnowskiej drużyny. Spójrzmy. Oto wyniki wyścigu siódmego. Rempała, Sullivan, Golob i Czerwiński. A w całym meczu 17 punktów ma Włókniarz, 25 gospodarzy. No tutaj możemy zobaczyć bardzo ładnie z trzeciego pola. Marcin Rempała wyszedł ze startu. Oni przez chwilę nawet z Tomaszem Golobem byli na dwóch pierwszych miejscach. Tutaj właśnie widzimy, jak atakuje po zewnętrznej Ryan Sullivan i wciska się między bandę a Tomasza Goloba. I później mogliśmy zobaczyć bardzo ładną walkę między właśnie Ryanem Sullivanem i Marcinem Rempałą. Ryan Sullivan do ostatnich metrów atakował młodego juniora z Tarnowa i już bardzo dużo mu nie brakło na mecie, dosłownie centymetry dzieliły go od zwycięstwa i naprawdę bardzo ładny bieg w wykonaniu Marcina Rempały, Ryana Sullivana. Tutaj widzimy jeszcze Tomasz Golob próbował zablokować Ryana Sullivana. Ryan Sullivan tutaj właśnie atakiem po zewnętrznej wyprzedził Tomasza Goloba i wynik tego biegu 4-2 dla gości. No i Tarnowianie pomału odrabiają straty. No ale Rafał, ty sam wiesz najlepiej, jak to jest, kiedy zawodnik jest pobijany po kontuzji, walczył niesamowicie do końca. Marcin Rempała do tego, aby przyjechać przed Australijczykiem. I tak jak mówiłem w końcówce tego wyścigu, że ręce same składają się do oklasków. Tak naprawdę, drodzy Państwo, trzeba chylić czoła przed 20-letnim Marcinem, złotym medalistą młodzieżowych mistrzostw Polski par klubowych, bo zaprezentował się tutaj wybornie. Niektórzy nie wierzyli, że Marcin będzie w stanie pozbierać się na wcześniejsze zawody ligowe, a tymczasem widzimy, że jeździ i to jeździ bardzo dobrze, bo patrząc na statystyki zawodników unitarną, mimo iż Marcin raz przyjechał na miejscu czwartym, to w jednym wyścigu przyjechał na miejscu drugim, to był wyścig pierwszy, a teraz przyjechał jako pierwszy. No na pewno będziemy mieli go okazję jeszcze częściej zobaczyć, bo teraz pokazał się z bardzo dobrej strony i na pewno trener gości z Tarnowa na pewno skorzysta z jego usług jeszcze w tym meczu. Za moment rozpoczynamy ósmą odsłonę meczu z Łomreksu Włókniarz Częstochowa z Unią Tarnów. Po 7 wyścigach gospodarze prowadzą 8 punktami, 25-17, a to bohaterowie wyścigu ósmego. Spójrzmy, jak wygląda ta komputerowa grafika. Michał Szczepaniak, Grzegorz Rempała, Rune Holta i starszy z braci Golobów Jacek, który do tej pory nie wywalczył w tym meczu żadnego punktu. 2 razy 0 przy jego nazwisku, z tym, że raz, no to było na czwartej pozycji, zdefektował mu motocykl, także dziś jedzie nieco gorzej niż w pojedynku, który mieliśmy okazję transmitować dla Państwa przed tygodniem, kiedy to Unia Tarnów pewnie pokonała Polonię Bydgoszcz. Prowadzi te zawody pan Jerzy Mądrzak z Gniezna. Jak na razie zawody prowadzone są bardzo skutecznie i oby tak do końca. Przypomnę, Grzegorz Rempała, Jacek Golob, kontra Michał Szczepaniak, Rune Holta. Świetny start Grzegorza Rempały. Pilnuje krawężnika. Holta wyrzucony na szeroką nawierzę prędkości na tej ścieżce przedłużonej. I wychodzi na pierwsze miejsce, ale Golob walczy o trzecią pozycję. Jedzie szeroko Jacek Golob. Walczy tam niesamowicie Michał Szczepaniak, ale ostatecznie 14 zawodnik tego turnieju. Spadł nawet na miejsce czwarte, teraz nie daje mu szans Grzegorz Rempała. Tak więc wszystko układa się na remis. Cały czas nie mieliśmy remisu w tym meczu. Odjechał od zawodników krajowych Rune Holta. No dziś można powiedzieć śmiało, deklasuje rywali Norwek z polskim paszportem. Ponad 30 metrów różnicy między Rune Holtą a Jackiem Golobem. Na miejscu trzecim mamy Grzegorza Rempałę, na czwartym jedzie Michał Szczepaniak. Oprócz żużla studiuje w Kaliszu na wyższej uczelni. Życzymy mu powodzenia nie w tym wyścigu, w kolejnym, a ten wygrywa Rune Holta. 3 punkty dla mistrza Polski.
2 dla Jacka Goloba, 1 dla Grzegorza Rępały. Bez punktów przyjeżdża Michał Szczepaniak. No i ten mecz staje się coraz bardziej wyrównany, mam wrażenie, pewnie to potwierdzisz, Rafał, za moment, ale tych 8 punktów meczowych pozostaje cały czas między Złobrzeżem a... To na pewno nie jest duża przewaga i jeszcze wszystko w tym meczu może się stać, ale po raz kolejny mogliśmy zobaczyć, jak piekielnie szybkim motocyklem dysponuje dzisiaj Rune Holta. On z wyjścia z tego pierwszego łuku, praktycznie tam spod bandy, z dalekiej pozycji na wejściu w następny łuk już był pierwszy. Holta, Jacek Golob, Grzegorz Rępała, Michał Szczepaniak, jakże ważne są imiona przy tych wszystkich trzech nazwiskach zawodników, którzy przyjechali za Rune Holtą. No i spójrzmy, Rune Holta poza zasięgiem trójki. Najciekawsze fragmenty wyścigu 8. No bardzo ładnie tutaj ze startu z drugiego pola wyszedł Grzegorz Rępała. Tutaj Rune Holta, on troszeczkę ten motocykl mu przykleił i on bardzo, w tym momencie widzimy, bardzo na zewnętrzną wyjechał. Nie mógł się złożyć w łuk. Tutaj Grzegorz Rępała jedzie na pierwszej pozycji, a tu w tej chwili możemy zobaczyć, jak szybko i piekielnie rozpędza się Rune Holta. On już tutaj w połowie prostej już jest w przodzie. Jacek Golob tutaj po zewnętrznej wyprzedza Michała Szczepaniaka. Tutaj w następnym łuku zobaczymy, jak Michał Szczepaniak próbował ratować jeden punkt, zdobyć chociaż ten jeden punkt. Tutaj właśnie za chwileczkę zobaczymy, jak on tutaj ostro wejdzie za Grzegorza Rępała i po zewnętrznej będzie próbował go wyprzedzić. No, Grzegorz Rępała, tutaj widzimy, ostro dosyć podjechał Michała, nie dał się wyprzedzić i no, wynik tego biegu 3-3. A tak na granicy pojechał troszeczkę pan Grzegorz Rępała, ale taki jest sport żużlowy, 28-20. Drodzy Państwo, przekroczyliśmy półmetek zawodów w Częstochowie. Jakże ważna jest ta 14. kolejka, to ostatnia runda w sezonie zasadniczym. No i kolejna mega ciekawa rywalizacja z udziałem zawodników krajowych. Sebastian Ułamek i Grzegorz Walasek. Para częstochowska kontra Marcin Rępała i Tomasz Golob. Jeszcze jakieś problemy ma Grzegorz Walasek ze swoim motocyklem. No Grzegorz tutaj spróbował start na innej zębatce i po prostu nie pasuje mu ta zębatka i w czasie tutaj biegu, w czasie dojazdu do startu mechanicy zmieniają mu na inną zębatkę, na której widocznie lepiej mu się startowało i miał lepszy start. Ale chyba jest wszystko w porządku. Ciężka praca mechaników. Dzisiaj ciekawa historia. Zauważyłem brata Mirka Kowalika, który do tej pory pomagał zawodnikowi Polonii Bydgoszcz, wcześniej Apatora Toruń. Dzisiaj widziałem go w teamie Ryana Sullivana. Troszeczkę było śmiechu z tego powodu. Przy okazji pozdrawiamy Mirosława Kowalika. Ale wracamy do meczu Złomrek z Włókniarz kontra Unia Tarnów. Już cała czwórka blisko maszyny startowej. Jeszcze próbuje możliwości swojego motocykla Grzegorz Walasek. Na wrzesie tutaj na pewno próbował optymalnego przełożenia, bo jedzie z czwartego pola, Tomasz Golob jedzie z trzeciego i on musi zdecydowanie wygrać start, żeby założyć się na Tomasza Goloba. A żeby to zrobić, no to trzeba dobrze dopasować motocykl i dysponować szybkim motocyklem przede wszystkim. Troszeczkę Tomasz Golob może być tak zły na Grzegorza Walaska. Śmieszna historia miała miejsce w Toruniu, kiedy to Walasek obdarował Bajerskiego rękawicami bokserskimi. Teraz czas na rewanż na żużlowym torze. Tomasz Golob, ale Sebastian Ułamek bliżej krawędzika Golob szeroko. Nie daje jednak rady Golob rywalizacji tym z Ułamkiem, ale teraz i Walasek bardzo blisko Goloba przechodzi. Tomasza Goloba, Grzegorz Walasek i tym samym po dobrym starcie pana Tomasza robi się 5-1, ale Tomasz Golob nie rezygnuje, jednak para częstochowska jeździ świetnie, jeździ boską, można byłoby powiedzieć. Do tej pory Ułamek i Walasek oba swoje wyścigi wygrywali 5-1. Teraz także na prowadzeniu Ułamek, także blisko Ułamka jedzie Walasek. Mają kilkanaście metrów przewagi nad Golobem, który jedzie na miejscu trzecim. Na miejscu czwartym Marcin Rępała, ale trudno się dziwić juniorowi Stanowa. Przecież kilka minut temu wygrał swój wyścig, miał mało czasu do tego, aby złapać oddech. Troszeczkę uciec od tego piekielnego żaru tutaj w Częstochowie. Za moment wjazd na linię mety. 5-1 wygrają gospodarze
3 punkty dla Sebastiana Ułamka, 2 dla Grzegorza Walaska, 1 dla Tomasza Golowa, Marcin Rypała bez punktu. I mamy 33 do 21. 12 punktów różnicy po 9 wyścigach. To już, przyznasz, Rafał, spora zaliczka do tego, aby w meczu nie przegrać. No, na pewno to jest duża przewaga. A dzisiaj, jak możemy zobaczyć, para Sebastian Ułamek, Grzesiek Walasek, no, na razie jest nie do pokonania. No, wygrywają na razie wszystko i z tego, co dzisiaj też widać, to motocykle czy motocykl, na którym jeździ Tomasz Golobon, nie jest jakiś może najlepszy, bo widać, że nie może sobie za bardzo poradzić i na dystansie też nie może zbliżyć się do rywali. Zadowolony dyrektor Lech Małagowski teraz gratuluje zwycięzcy wyścigu 9 Sebastianowi Ułamkowi. Drugi był Grzegorz Walasek, Tomasz Golob trzeci. Marcin Rypała przyjechał na pozycji czwartej. Piękna walka na tym pierwszym okrążeniu, później emocji troszeczkę mniej. No tutaj widzimy bardzo, bardzo ładną robotę, że tak powiem, zrobił Sebastian Ułamek. On tutaj wywiózł Tomasza Goloba na zewnętrzną, tutaj pod samą bandę, a skorzystał na tym Grzesiek Walasek, który wjechał tutaj, można powiedzieć, pod łokieć Tomasza Goloba i on to samo na następnym łuku zrobił z Tomaszem Golobem. Wyjechał z nim na zewnętrzną, nie pozwolił objechać się po zewnętrznej i Tomasz Golob jeszcze tutaj próbował przykontrować przy krawężniku, wyprzedzić Grzesia Walaska, ale no, jak tu dzisiaj widzimy, para włókniarza jest na razie nie do pokonania, bardzo dobrze jadą parą, mają szybkie motocykle i Tomasz Golob nie mógł tutaj w tym biegu z nimi sobie poradzić, no i przywieźli bardzo cenne 5 punktów do mety. Tu oglądamy jeszcze raz Tomasza Goloba. Zawodzi pan Tomasz w tym spotkaniu, w 4 startach zdobył zaledwie 6 punktów. To zdecydowanie za mało jak na możliwości zawodnika, który legitymuje się jedną z najwyższych średnich w polskiej lidze, 2,57. Przypomnijmy, pauzował w zeszłym tygodniu. Kibice włókniarza mają się z czego cieszyć, ma się także z czego cieszyć Grzegorz Walasek. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia zawodnik, który pochodzi z Zielonej Góry. Grzegorz Walasek dzisiaj, jak już mówiliśmy, mimo że nie jeździ w parze z Ryanem Sullivanem, równie skuteczny z Sebastianem Ułamkiem i to właśnie Seba zrobił dobrą robotę. Wpuścił się ładnie w tą ścieżkę z wyjścia Tomasza Goloba, przycisnął go troszeczkę do płotu. Ty wskoczyłeś w krawężnik, wykonałeś ten sam manewr, było 5-1. Właśnie, podokażę, że było ciasno w wejściu w drugi łuk. Wyjechaliśmy razem z Sebą w sumie troszeczkę szerzej, Tomek już nie miał tam miejsca, wydaje mi się. A jednak ta droga po płocie jest troszeczkę korzystniejsza niż po krawężniku dzisiaj. Ale cały czas czułeś oddech Tomasza na plecach. No przy takich biegach z Tomkiem nie odpuszcza się. Manetka cały czas jest trotyl on inaczej. Także cały czas do końca. Cały czas pełen gaz. Ten silnik, ten motor to jest chyba lot, to nie jest jazda, który prezentuje w tym sezonie twoje maszyny. Są szybkie, aczkolwiek dzisiaj jest całkiem inne przełożenia i nie wiem, z czego to wynika, czy po prostu silnik mi się troszeczkę słabszy robi, czy pogoda dzisiaj, bo jest gorąco, może taka reakcja jest na silnik, jaka jest po prostu, ale jest nieźle. Jakieś wskazówki od Holty, który jest chyba dzisiaj z innej galaktyki, poza zasięgiem zupełnie. No faktycznie dzisiaj bardzo szybkie, ale wydaje mi się, że też tory spod niego, bo wydaje mi się, że jest twardo. Dzięki bardzo, tyle. Grzegorz Walasek. Dziękujemy. Takie spotkanie jak konfrontacja mistrza Polski z liderem rozgrywek żużlowej Ekstraligi przyciągnęła do Częstochowy najważniejszych oto na naszych ekranach gość honorowy Jerzy Szczakiel, jedyny indywidualny mistrz świata pochodzący z kraju nad Wisłą, ale było to bardzo, bardzo dawno temu. Pamiętny finał indywidualnych mistrzostw świata rozegrany na Stadionie Śląskim i zwycięstwo po dodatkowym wyścigu z Ivanem Maugerem, który długo, długo leżał na torze, jakby nie mógł uwierzyć w to, co się stało, że zawodnik z Opola zdołał pokonać wielkiego nowozelandzkiego mistrza. Tutaj mamy na ekranach innego mistrza, mistrza Polski, Rune Holte. Drodzy Państwo, żużlowcy nie próżnują. Jeździli w kolejnych eliminacjach. Proszę o grafikę spójrzmy, bo na zawodach międzynarodowych bardzo dobrze prezentują się polscy młodzieżowcy. Mirosław Jabłoński i Krzysztof Buczkowski awansowali do finału
indywidualnych mistrzostw juniorów, który to finał odbędzie się w Rybniku. W drugim półfinale również dobrze pojechała trójka Polaków. Paweł Klip, Karol Ząbik i Adrian Miedziński. Niespodzianka, awans Francuza do finału, chociaż wiadomo, że we Francji ze speedwayem bywa różnie. Kolejny półfinał w żużlu to jest tak nietypowo, że nawet rozgrywane są trzy zawody, ale nazywane są półfinałami. Zwłaszcza jeśli chodzi o te rozgrywki młodzieżowe jeszcze przed nami. A oto nazwiska zawodników, którzy pojadą w wyścigu 10. Ryan Sullivan, Robert Warzała, Zbigniew Czerwiński, Janusz Kołodziej. Nie mamy informacji co do zmian, tak więc Janusz Kołodziej w miejsce Pawła Barana. Przypomnijmy, że miał jechać Tonery Carson. Niektórzy kibice z Tarnowa mają troszeczkę żalu, że Unia nie zdołała zakontraktować drugiego obcokrajowca. No ale warunki, jakie stawiali zawodnicy spoza Grand Prix, były horrendalne. Z tego, co się dowiedziałem, były przymiarki do tego, aby do Unitarnów zatrudnić jeszcze Bjørne Pedersena, ale ostatecznie, mając taki potencjał w zawodnikach krajowych, moim zdaniem słusznie zespół, działacze tarnowskiej drużyny nie zdecydowali się na taki właśnie ruch. Pamiętajmy o tym, że przecież w obwodzie pozostaje jeszcze Staszek Burza, którego już dzisiaj pozdrawialiśmy, ale posłuchajmy jeszcze jednej rozmowy. Tym razem Marcin Rempa w parkingu. Istny kameleon dzisiaj. Jak nie wygrywasz, to przegrywasz. Co się dzieje z twoim motocyklem? Ja nie mogę wyjechać ze startu. To jest przede wszystkim ta wina, który przegrywam te biegi. Ale myślę, że teraz będzie dobrze i myślę, że będę wygrywał. Jest już rozwiązana ta zagadka, żeby wyskoczyć ze startu. Tak było chyba w biegu z Sullivanem. Bardzo dobry start. Potem już nie oglądałeś się za siebie, mknąłeś do przodu. Tak, bardzo dobrze wystartowałem. Pojechałem troszeczkę szerzej. Ryan tak samo szerzej. Ja tym stracił i dlatego wygrałem z nim. Dziękuję bardzo. Tyle Marcin Rempała. My już przenosimy się na tor. Obejrzyjmy kolejny wyścig. Wracamy do rywalizacji, drodzy państwo. Przed nami wyścig numer 10 meczu Złomrek z Włóknia Częstochowa kontra lider rozgrywek Unia Tarnów. Nawet mimo ewentualnej porażki, bo jeszcze przecież wszystko może się zdarzyć, przed nami 6 wyścigów, pozostanie tarnowski team na pierwszym miejscu i to właśnie z pozycji lidera podopieczni Mariana Warzały przystąpią do rywalizacji w playoffach. Wszystko wskazuje na to, że rywalem będzie Apator Toruń, ale to pieśń przyszłości. Ryan Sullivan w czerwonym, w białym Warzała, w niebieskim Czerwiński, w żółtym Kołodziej. Tak wygląda ustawienie czterech bohaterów wyścigu 10. Wyścigu, który rozpocznie się za kilka chwil. Jeszcze czekamy na Ryana Sullivana. Drugim obcokrajowcem pozostaje w zespole Złomreksu Włókniarz Dawid Rut, ale mimo tych wahań formy Australijczyka trener Jurczyński, Jacek Gajewski, Marian Maślanka stawiają na Ryana Sullivana. Jedzie dosyć równo, zobaczymy, jak spisze się teraz. Zerwana taśma, nie wytrzymał nerwowo Zbigniew Czerwiński. No i nie ma wątpliwości, że Zbyszek Czerwiński z tego wyścigu zostanie wykluczony. Za moment redaktor Bednarski, któremu na pewno ta sytuacja nie umknęła. Tak jest, już nam to demonstruje. No Zbyszek na pewno tutaj w tym meczu chce się pokazać z jak najlepszej strony. No, nie wytrzymał na starcie, popuścił sprzęgło, dotknął taśmy. No to jest dotknięcie taśmy, to jak wiemy jest wykluczenie z biegu. Automatyczne i tu nie ma wątpliwości. Zbigniew Czerwiński wykluczył się praktycznie sam. Za moment powtórka startu do wyścigu numer 10. Już wiemy, że w trzyosobowym składzie też Zbigniewa Czerwińskiego. Tak więc Ryan Sullivan osamotniony w konfrontacji z Robertem Warzałą i Januszem Kołodziejem. Przypomnę, 33-21. No ale ten wynik, nawet jeśli Ryan Sullivan przyjedzie pierwszy,
nie zmieni się zbytnio, jeśli chodzi o różnicę. 12 punktów na korzyść gospodarzy. Co czuje Zbigniew Czerwiński? No nieprawdopodobnie zdenerwowany. Tego się można było spodziewać. Zbyszek, puściły nerwy, czy zawirował wiatr na tej taśmie? Nie, wydaje mi się, że zbyt bardzo chciałem w tej chwili. No przedobrzyłem, no nic nie zrobię. Jestem bardzo teraz zdenerwowany, ale cóż, pierwsze w tym sezonie, no nie wiem jak to w ogóle opisać. Osamotniony Ryan, czy da radę z zawodnikami Unii? Wydaje mi się, że poradzi sobie bez najmniejszych problemów. Mimo tej taśmy, twoje motocykle dość szybkie, nawet w tej walce z Jackiem Golobem po orbicie, ale to jeszcze chyba nie jest to, bo widzę, że na twarzy dość markantnie. Zgadzam się, jeszcze cały czas szukam, nie potrafię dokładnie dobrze dobrać od samego początku przełożenia. Na trasie szybkie, ale no, wydawało mi się, że w tej chwili wszystko będzie po mojej myśli, no i ta taśma, no, cóż zrobić. Ta taśma zakończyła twój wyścig, przenosimy się na tor, obejrzyjmy kolejny. Powtórzony start do wyścigu 10 w trzyosobowej obsadzie. Trzeba przyznać, Rafał, że te zawody arbiter prowadzi dość sprawnie. Nie ma przerwa, przecież tak naprawdę warunki dzisiaj na torze nie są takie optymalne przez to słońce, które nie jest tutaj sprzymierzeńcem żużlowców. Do tego wieżyczka, która jest tak usytuowana, że w pewnym momencie zasłaniała tutaj pola startowe, powodowała to, że tego słońca było akurat w tym miejscu troszeczkę mniej, ale tor i tak jest przygotowany bardzo dobrze. Sullivan, Wardzała bez Czerwińskiego, jak Państwo widzą, jego żółty, niebieski kask z czarną chorągiewką, a w żółtym kasku Janusz Kołodziej. Jeszcze Ryan Sullivan musi pilnować nerwów. Australijska flaga powiewa tutaj obok naszej wieżyczki. Kibice w Częstochowie trzymają kciuki za Ryana Sullivana, który jedzie osamotniony. Taśma w górze, dobry start Wardzały, ale Sullivan pierwszy na dojściu. Ten pierwszy jeszcze szeroko próbuje jechać Janusz Kołodziej, ale Australijczyk na prowadzeniu, tak więc potwierdzają się słowa tego, który wykluczył się sam z wyścigu 10 Zbigniewa Czerwińskiego. Ryan Sullivan, na drugim miejscu Janusz Kołodziej, na trzecim Robert Wardzała. Bardzo szybki Ryan Sullivan, który w tym meczu ma już 5 punktów, które wywalczył w dwóch startach. Teraz szykuje się na to, iż kolejną trójkę zapiszemy w programach przy jego nazwisku. Za moment rozpocznie się ostatnie okrążenie. Sullivan, Kołodziej i Robert Wardzała. Taka jest kolejność trochę w tym wyścigu, który wielkich emocji nam tutaj nie dostarcza, ale kibice oklaskują swojego pupila. 3-3 po raz drugi remis w tym meczu i w sumie 36-24, tak więc cały czas 12 punktów różnicy na korzyść gospodarzy. Janusz Kołodziej w tym meczu jeszcze dwójki przy jego nazwisku nie mieliśmy. Robert Wardzała, drugi występ, drugi zakończony niepowodzeniem. Ryan Sullivan w sumie 8 punktów w 3 wyścigach Australijczyka, który objechał w minionym tygodniu kilka meczów w Anglii dla drużyny pól 8, 9 i 14 punktów. No a teraz zobaczmy, nie miał problemu. Najlepszym momentem startowym popisał się Robert Wardzała, ale dociąg do tego pierwszego łuku, jak widzimy, zdecydowanie najlepszy miał Ryan Sullivan. No, bieg tutaj bez żadnej historii. Ryan tutaj na pierwszym łuku od razu objął prowadzenie. Tutaj przez chwilę widzimy jeszcze Janusz Kołodziej próbował atakować go, ale Ryan nie dał się wyprzedzić, jechał tym optymalnym torem, najszybszym i tak jak powiedziałem, bieg bez żadnej historii. Ryan Sullivan najlepiej wyszedł ze startu, powiększał swoją przewagę i uratował 3 punkty dla swojej drużyny. 5 biegów przed nami, 36-24. No, zaryzykuję, ale chyba nie za bardzo zaryzykuję. Częstochowa jest bliska tego, aby lider, drużyna, którą przed sezonem już wielu typowało na mistrza Polski, zwyciężyła drugi raz w tym sezonie właśnie ekipę Unii Tarnów. Między innymi za sprawą wybornie jeżdżącego Rune Holty, a to nazwiska
żużlowców, których oglądać będziemy w wyścigu 11. Grzegorz Rępała, Grzegorz Walasek, Jacek Golob i Sebastian Ułamek. Na pewno nie powiemy teraz do 3 razy sztuka, jeżeli już to do 4, bo jak na razie Grzegorz Walasek i Sebastian Ułamek 3 wyścigi wygrywali 5-1, nokautując rywali. No dzisiaj możemy zobaczyć, że drużyna włókniarza jest troszeczkę taką bardziej wyrównaną drużyną. Wszyscy punktują. Drużyna Starnowa może dzisiaj troszeczkę osłabiona, bo nie ma Toni Rickardsona, ale przyzwyczaili nas w tym sezonie do równej jazdy wszyscy, a dzisiaj jakoś im ta równa jazda nie wychodzi. Mają luki w zespole, no i stąd taki wynik tego meczu. Niektórzy tutaj podejrzewali, że Tarnów przyjeżdża w krajowym składzie, żeby, nie wiem, jakieś oszczędności wprowadzić u siebie, ale prawda jest taka, drodzy Państwo, że Toni Rickardson jest jednak pobijany po tych turniejach, nie tylko w polskiej lidze, ale przede wszystkim w Grand Prix. Ja naprawdę widziałem 5-krotnego mistrza świata, spaliśmy w tym samym hotelu przed tygodniem, naprawdę był przeziębiony. Kiedy wrócił do Szwecji, dostał zwolnienie, no mimo to argumenty tego typu nie trafiały do kibiców, ale chyba największym będzie argumentem to, iż nie pojechał do Włoch na słynną galę organizowaną w Loligo. Złota gala wczoraj wygrana przez Jasona Krampa. Na nagrody przeznaczono 50 tysięcy dolarów. A jak znamy zawodników z czołówki, absolutnie takimi pieniędzmi by nie pogardzili. No zgadza się, to Toni Rickardson, tak jak mogliśmy zobaczyć już w kilku Grand Prix, miał groźnie wyglądające upadki, do tego przeziębienie i na pewno on takiego meczu jak dzisiaj by nie odpuścił. Jest najwyższej klasy zawodnikiem, chce jeździć, na pewno chce się ścigać z najlepszymi i na pewno no, nie przyjechał dzisiaj z powodu jakiejś kontuzji albo nie mógł po prostu z powodu kontuzji zdrowotnej. Grzegorz Rępała, Grzegorz Walasek, Jacek Golob i najbliżej bandy w kasku koloru czerwonego pojedzie mega sympatyczny Sebastian Ułamek. Sympatyczny, ale i pracowity. Mógł sobie troszeczkę odpocząć od Ligi Szwedzkiej. Przypomnę, w ostatnich dniach Szwedzi cała ich Ekstraliga odpoczywała. Było tylko kilka spotkań zaległych. Tak więc teraz mamy wyścig 11. Jacek Golob za mocno uniosło motocykl, szybko obejmują prowadzenie gospodarze za sprawą perfekcyjnego startu Grzegorza Walaska. Na drugim miejscu mamy Sebastiana Ułamka, został już na starcie Jacek Golob, który nie przytrzymał kierownicy. Na trzecim miejscu mknie Grzegorz Rępała. Jacek Golob, jakieś problemy z motocyklem, już nie podejmie rękawicy w wyścigu numer 11. Nie podoba się to częstochowskim fanom. A tymczasem na torze dzieli i króluje dziś para Walasek-Ułamek. Walasek wjeżdża na kreskę z uniesionym kołem. To gest zadowolenia i pozdrowienia. Te gesty kierowane oczywiście w kierunku kibiców aktualnych. Jeszcze cały czas mistrzów Polski. Zapewne teraz jeszcze raz na jednym kolenie. Może za moment. Ostatnie okrążenie. Będzie 5-1 dla włókniarza, jeśli tak dojadą do mety. 3 punkty dla Walaska, 2 dla Ułamka, 1 punkt dla Rępały. Walasek na jednym kole wjeżdża na linię mety. Defekt Jacka Goloba. 41-25 po herbacie. No zgadza się, tak jak już powiedziałem wcześniej, no tutaj para Grzesiek Walasek, Sebastian Ułamek, oni dzisiaj wyśmienicie jeżdżą. Rune Holta, Ryan Sullivan, Zbyszek Czerwiński, Michał Mateusz Szczepaniak. No, dzisiaj w zespole gospodarzy wszyscy punktują. No, w zespole Starnowa niestety są luki i no, już można teraz powiedzieć, że ten mecz już 2 punkty zostają w Częstochowie. 2 punkty zostają w Częstochowie, drodzy Państwo, ale zanim zostaną tak na 100%, przeanalizujmy start do wyścigu 11. Drobny błąd Jacka Goloba, no i perfekcyjne wyjście Grzegorza Walasa. No bardzo ładnie, jak zresztą dzisiaj Sebastian Ułamek, Grzesiek Walasek wyszli ze startu. Jacek Golob podniósł koło do góry na starcie, został na starcie, nie kontynuował już dalej jazdy. Grzesiek Rępała
No tutaj jeszcze widzimy, próbował z wyjścia z tego pierwszego łuku zaatakować Sebastiana Ułamka, ale no dzisiaj jak widzimy, no para gospodarzy, Sebastian Ułamek i Grzesiek Walasek, oni są poza zasięgiem rywali. No już czwarte podwójne zwycięstwo przywiezione przez nich i no tak jak powiedziałem, no dwa punkty zostają w Częstochowie. 41 do 25. Do tej pory Tarnowianie raz przegrali. Przegrali na torze Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu. No, dzisiaj meczu nie wygrają. Wyścig 12. Zbigniew Czerwiński, Janusz Kołodziej, Ryan Sullivan, Tomasz Golob. Ale we wyścigu 12 mamy zmianę, gdyż Janusz Kołodziej pojedzie za Marcina Rempałę. Janusz Kołodziej także przewidywany jest do wyścigu 13. No, pod warunkiem, że trener Marian Wardzała nie skorzysta jednak z tego zawodnika, którego mamy wpisanego z jedynką, z Pawła Barona. To jest Pawła Barana, przy okazji Piotra Barona pozdrawiamy bardzo serdecznie, bo pewnie wrócił już z wakacji i ogląda naszą relację. No tutaj widzimy, że trener gości próbuje ratować ten wynik, żeby ta przegrana była jak najmniejsza. Desygnuje tutaj do boju Janusza Kołodzieja i zobaczymy, czy ta rezerwa przyniesie jakiś efekt. Janusz Kołodziej, Tomasz Golob kontra Zbigniew Czerwiński i Ryan Sullivan. Oglądamy Tomasza Goloba, który pojedzie najbliżej bandy, a najbliżej krawężnika. Zbigniew Czerwiński w kasku białym, Janusz Kołodziej w kasku czerwonym, Ryan Sullivan i w żółtym wspomniany Tomasz Golob. Jeszcze trwa szukanie tego optymalnego miejsca do startu. Jeszcze odjechał Ryan Sullivan. Wspominaliśmy o tej złotej gali w Lonigo, którą wygrał Jason Cram. Warto więc wspomnieć, że drugi był Matej Zegar, trzeci Steve Johnston. Na miejscu czwartym te zawody ukończył Scott Nichols. Piąty kolega z reprezentacji Ryana Sullivana, Lee Adams. I na miejscu szóstym Matej Ferian. Jeszcze kilka sekund i taśma pójdzie w górę. Rozpocznie się 12 wyścig. Czerwiński, Sullivan, Kołodziej i Tomasz Golob. 41 do 25. Tomasz Golob jeszcze bez zwycięstwa w tym meczu. Teraz dobry start kapitana naszej reprezentacji, ale Ryan Sullivan chyba będzie pierwszy. Tak jest, Ryan Sullivan już wychodząc z pierwszego wirażu powiększa przewagę nad najlepszym w ostatniej dekadzie polskim żużlowcem. Ale walka o te kolejne miejsca niezwykle zacięta. Zbyszek Czerwiński przechodzi na trzecie miejsce. Problemy ma Janusz Kołodziej, który spada na miejsce czwarte. Tak więc układa się to wszystko w rywalizacji w wyścigu 12 na 4 do 2 dla ekipy częstochowskiej. Prowadzi Sullivan, drugi jedzie Tomasz Golob, trzeci Zbigniew Czerwiński i na miejscu czwartym Janusz Kołodziej. Spora, bardzo duża przewaga Australijczyka nad Tomaszem Golobem. No, Tomaszowi Golobowi ten dzisiejszy mecz popsuje statystyki. Niewątpliwie Zbyszek Czerwiński jakieś 8, no może teraz troszeczkę więcej metrów za Golobem. Dość blisko niego był Janusz Kołodziej. Wjazd na linię mety. 4 do 2 wygrywają gospodarze. Sullivan 3. Tomasz Golob 2. Czerwiński 1, Janusz Kołodziej 0. Drodzy Państwo, 45 do 27. Tak jak mówiliśmy, Włókniarz już może czuć się zwycięzcą. No ja tutaj jeszcze dodam, że bardzo ładnie w tym biegu pojechał Zbyszek Czerwiński, który we wcześniejszym biegu dotknął taśmy, na pewno był bardzo zdenerwowany, a w tym biegu także nie popisał się dobrym startem, ale na dystansie ładnie wyprzedził Janusza Kołodzieja i dowiózł bardzo cenny jeden punkt do mety.
Zobacz, Sullivan. Perfekcja. No, tutaj widzimy Ryan Sullivan dzisiaj bardzo ładnie ze startu wychodzi. On tutaj w pierwszym łuku już był z przodu przed Tomaszem Golobem. Wjechał w tą bardzo, bardzo szybką ścieżkę. Tutaj jak widzimy Zbyszek Czerwiński z wyjścia z pierwszego łuku był na czwartej pozycji, ale w wejściu w ten łuk już wejdzie na zewnętrzną za Janusza Kołodzieja i na tym łuku go wyprzedzi. Jeszcze raz możemy zobaczyć ten perfekcyjny start Ryana Sullivana. On tutaj właśnie na wejściu już ten łuk był przed Tomaszem Golobem, wjechał szerzej w tą usypaną nawierzchnię i po prostu nie dał wyprzedzić Tomaszowi Golobowi, a za chwileczkę zapewne będziemy mogli zobaczyć atak Zbigniewa Czerwińskiego tutaj właśnie w tej chwili Zbigniew Czerwiński tutaj po zewnętrznej atakuje Janusza Kołodzieja i za chwileczkę z wyjścia z tego łuku już będzie przed indywidualnym mistrzem Polski juniorów. To jest właśnie ten moment, kiedy Zbigniew Czerwiński wyprzedza Janusza Kołodzieja i dowozi jeden punkt do mety. Janusz Kołodziej jeszcze tutaj próbował odebrać ten jeden punkt Zbigniewowi, ale Zbyszek też po zewnętrznej tam jechał tym optymalnym torem jazdy, gdzie teraz się jedzie i Janusz Kołodziej już nic za to nie mógł poradzić. Będziemy mieli aż dwie zmiany w wyścigu numer 13. Będzie taki rodzinny wyścig. Michał Szczepaniak i Rune Holta to para częstochowska, natomiast za Roberta Warcałę pojedzie Grzegorz Rępała, a za Pawła Barana pojedzie Marcin Rępała. Krótko, Ryan Sullivan. Ryan Sullivan, który powraca do dobrej dyspozycji, brakowało silników, brakowało pary w jego motocyklach. Na razie jest z meczu na mecz coraz lepiej. We're coming back to the top disposition, there was a problem with your engines and everything, but so far it seems to be good. Yeah, it's working okay today. It's such a hot day, you know. It feels like we're not riding bikes without any, you know, with any power. So it's tough out there, but all the boys are getting together and it's a nice win. Chłopcy się skupili razem, mamy szansę na bardzo ładne zwycięstwo. To bardzo straszna pogoda, bardzo ciężko się jedzie podczas takiego upału, ale jak na razie radzimy sobie dobrze i odnośnie moich silników wszystko również układa się teraz jak najlepiej. To typowa australijska pogoda, nie wypada nawet pytać. Wystarczy, że Ryan nam to potwierdzi. It's Aussie weather, isn't it? Yeah, you know, it doesn't bother me that much, but it'll be nice to have a cold shower after. Będzie miło wziąć zimny prysznic po zawodach. Zobaczymy, jak będzie. Tyle Ryan Sullivan. Thanks very much, mate. Thank you. Australijska pogoda brakuje, więc w Częstochowie tylko kangurów. Grzegorz Rępała, Michał Szczepaniak, Marcin Rępała, Rune Holta. Przed nami 13 wyścig wygranego już przez Częstochowian w pojedynku w 14 kolejce z liderem rozgrywek Unią Tarnów. Grzegorz Rępała najbliżej krawężnika. Obok niego w kasku niebieskim Michał Szczepaniak, zadowolony. Może dzisiaj nie do końca cztery starty, cztery punkty, ale korzysta z usług Fleminga Gravesena i jak na razie ceni sobie tę współpracę. Widać to po ostatnich występach młodzieżowca włókniarza. Rune Holta najbliżej bandy, taśma w górze. Szczepaniak troszeczkę został, Tarnowianie, ale bardzo szeroko, prawie przy samej bandzie jedzie Rune Holta i on wychodzi na prowadzenie. Rune Holta jedzie po czwarty indywidualny sukces w tym meczu. Jak na razie w trzech wyścigach trzy razy był pierwszy. Teraz na miejscu drugim mamy Marcina Rępałę, na trzecim jedzie Grzegorz Rępała, a na czwartym Michał Szczepaniak. Troszeczkę taka nierówna forma Marcina Rępały w tym spotkaniu. Zaczął od dwójki, później zero, później wygrana efektowna, później znowu zero, teraz jedzie po dwa. Tak jak sam mówił, no, wszystko decyduje od startu. Jak wyjdzie ze startu, dowozi punkty, jak przegra, ciężko mu coś zrobić na dystansie. Holta, Marcin Rępała, na miejscu trzecim Grzegorz Rępała i na czwartym Michał Szczepaniak. Tak zapewne wjadą na linię mety i tym samym mamy trzeci remis 3-3 w tym meczu. Trzy punkty dla Rune Holty, dwa dla Marcina Rępały, jeden dla Grzegorza Rępały. Bez punktu Michał Szczepaniak. No, Rune Holta jak na razie komplet, pewnie oglądać go będziemy w ostatnim wyścigu. 48 punktów włókniarz, 30
Puniatar, Marcin Rempała 2 i Grzegorz Rempała 1. My raz jeszcze oglądaliśmy przed momentem ekipę indywidualnego mistrza Polski, który w tym sezonie walczył będzie o obronę tego tytułu na swoim torze. 15 sierpnia już teraz Państwa zapraszamy przed telewizory na ten turniej, a to ekipa ultrasów częstochowskich, którzy również i oni, ale trzeba przyznać, że w sposób bardzo kulturalny potrafią zadbać o oprawę tego widowiska. Jak Państwo widzą, race, dymy świetne, to wszystko tworzy świetną atmosferę. No tutaj możemy zobaczyć Rune Holta w tym biegu, może nie popisał się jak najlepszym startem, ale jego stylu, on tutaj za chwileczkę wjedzie na zewnętrzną, pod samą bandę i tutaj już za chwileczkę będziemy mogli zobaczyć, jak z wyjścia z tego łuku już jest na pierwszym miejscu i bieg bez żadnej historii. Rune Holta pierwszy, Marcin Rempała drugi, Grzegorz Rempała trzeci, Michał Szczepaniak na czwartej pozycji. Rune Holta tutaj widzimy, on jedzie tym optymalnym torem jazdy. Po zewnętrznej, tam gdzie ta nawierzchnia odsypała się jak najwięcej, na dwa koła, motocykl wtedy jedzie jak najszybciej. Jak od początku dzisiaj tego meczu, no, na razie nie przegrał z nikim i zobaczymy, jak to będzie w 15 biegu. Drodzy Państwo, w oczekiwaniu na składy do wyścigów nominowanych jest mi niezwykle miło, no, czuję się wręcz zaszczycony obecnością mistrza świata, ale panie Jerzy, za momencik. Robert Kurzał, 14 wyścig, tor B, kask żółty, Grzegorz Rempała, 6. Tor D, Janusz Kołodziej. No. Tak, Marcin ma 7 i Tomek ma 8, 2 do 15. To nie znaczy, to nie ma znaczenia. Marcin jechał 5 razy. Tak, raz taktycznie, razem 5. Tak, tak. Tak. Tak, w 14. W białym kasku Janusz Kołodziej za Jacka Goloba. Tak. Piętnasty wyścig. Tomek Golob, tor A, w żółtym Tomek Golob, punktów 8. Tak. I Marcin Rempała, punktów 7, w tym taktycznym. Tak jest. Pasuje? Dobra, dziękuję. Kierownik gospodarzy, chciałem podać skład wyścigu nominowany. W 14 z pierwszego pola w czerwonym ułamek. Z trzeciego w niebieskim walasek. Tak jest. I w 15 Holta w czerwonym z drugiego. Holta 12. I w niebieskim z czwartego Saliwa. S, U, 2, L i V, A, N. No. 11, dokładnie. Tak. No drodzy Państwo, z tego, jeśli dobrze zrozumiałem, to tak, w wyścigu 14 w kasku żółtym pojedzie Grzegorz Rempała, w białym Janusz Kołodziej, w czerwonym Sebastian Ułamek, Grzegorz Walasek. Tak też słyszeli
moi koledzy na wozie i wyścig 15. W wyścigu 15 Tomasz Golob w czerwonym, Rune Holta w białym, Marcin Rempała i w kasku koloru niebieskiego Ryan Sullivan. Drodzy Państwo, tak jak mówiłem, mega niespodzianka dla Państwa, dla mnie. Jerzy Szczakiel, jedyny indywidualny polski mistrz świata w jeździe na żużlu. Panie Jerzy, 31 lat czekamy na to, żeby któryś z tych chłopaków, których dzisiaj oglądamy, dorównał panu, wpisał się w złotą księgę polskiego speedwaya, ale żaden nie może. No, myślę, że blisko tego sukcesu był Tomasz Golob. No, szkoda, że w zeszłym roku takim wypadkowi uległ Krzysztof Cegielski, bo to był wielki talent. Ale w Polsce jest dużo chłopaków, którzy obiecują wielki talent i myślę, że powinni pójść moimi śladami. I później coś się z nimi dzieje. I w końcu zrobić ten tytuł mistrzowski. Dzisiaj jest pan w Częstochowie na zaproszenie fan klubu. Speedway Fan Club Włókniarz Częstochowa zaprasza tak znamienitego gościa. Jak się panu podobają te zawody? Troszeczkę jednostronne, myśleliśmy, że jednak mimo iż Unia przyjechała w krajowym składzie, to jednak zaprezentuje się troszeczkę lepiej. No właściwie wygrywają dosyć starty i trochę, można powiedzieć, że trochę słabiej jeździ Tomasz Golob. No gdyby był Ricciardo, walka była na pewno ciekawsza. Niech pan powie taką rzecz. Podobają się panu te wszystkie zmiany, które w ciągu tych 25-30 lat zaistniały w rozgrywkach ligowych? Pamiętamy zupełnie inne motocykle, słynne Westlake'i, teraz już ich nie ma. Inaczej wyglądała polska liga. O zawodnikach zagranicznych właściwie nikomu się nie śniło, nikomu nie przychodziło to do głowy, że najlepsi będą mogli się ścigać w Polsce. Znaczy, te zmiany chyba były konieczne, robili to ludzie, którzy się znają na żużlu i wiedzą, co czynią, dlatego żeby coś zaimponować, żeby coś nowego wprowadzić, a zawodnicy jeżdżą coraz to lepiej widowiskowo. No, za moich czasów były też walki, też jeździli znakomicie, byli świetni technicy i przede mną jeździli dobrze, także nie można powiedzieć, że kiedyś żużel wygląda inaczej. Jest na pewno teraz bardziej kolorowo to wszystko wygląda. Panie Jerzy, pana typ na indywidualnego mistrza świata w tym roku, bo już 14 wyścig za moment. No chciałbym, żeby zdobył to Polak, no ale będzie trudno na pewno. Drugie moje życzenie, że zdobędzie Jason Krum, dlatego że z jego ojcem jeździłem i z dziadkiem. A ja osobiście bardzo go lubię tego. Panie Jerzy, serdecznie panu dziękuję za wizytę, za rozmowę. Przenieśmy się jeszcze na moment do parku maszyn. Staszek Burza. Stasiu, jak się czujesz? Dokładnie o to zaraz zapytamy. Jak powrót do zdrowia Stanisława Burzy, jak wygląda twoje samopoczucie, jak rehabilitacja? W tej chwili już staram się przygotować jak najlepiej do wyjazdu na tor. Silniki się remontują, w tej chwili są do odebrania od mechaników. W najbliższym czasie myślę, że wystartuję i będę w stanie jeździć normalnie już, prowadzić treningi. Zawodnikowi trudno ogląda się zawody z boku. Jak ocenić postawę unitarnów w dzisiejszym meczu? No, przegrywają wysoko. Tak, przegrałem wysoko, idziemy słabo, jesteśmy osłabieni Tonym Ricardsonem. No nasi chłopaki widać, troszeczkę się pogubili już na samym początku, do tej pory mają kłopoty i ten mecz po prostu przegramy. Dziękuję bardzo, tyle Stanisław Burza, powracający do zdrowia, my przenosimy się na tor. Wracamy na tor, przed nami dwa ostatnie wyścigi pojedynku Złomreksu Włókniarz Częstochowa z Tarnowską Unią. Ale drodzy Państwo, jeszcze raz jeszcze wspomnę, że jestem pod wrażeniem dzisiaj postawy sędziego Jerzego Mądrzaka, który trudne zawody prowadzi naprawdę bardzo dobrze. I co więcej, na szczęście nie mieliśmy tutaj takich kontrowersyjnych sytuacji, nie mieliśmy też upadków. No ale jak wiemy, czasami może Rafałowi będzie to trudno. Zgadza się. Tak jak widzimy, tor dzisiaj jest bardzo dobrze przygotowany. Potwierdza to to, że nie mieliśmy żadnej jakiejś sytuacji na torze, żadnych upadków, także miejmy nadzieję, że te zawody do końca dojdą szybko, sprawnie, tak jak teraz idą. Jeszcze ciekawy wynik po 14 wyścigach. Zielona Góra przegrywa z Apatorem 41-43, ale w 15, jak znamy życie, jeszcze wszystko może się zdarzyć. Ułamek, Rempała, Walasek i Kołodziej. Tych czterech zawodników podziwiać będziemy w przedostatnim wyścigu tych zawodów. Jeszcze kierownik startu ustawia, ma jakieś problemy z dopasowaniem się do najlepszego miejsca Grzegorz Rempała. Sensacja! Zielona Góra wygrywa z Apatorem 46-44. Wracamy do meczu.
Andrzej Słomrek z Unia. Start do wyścigu 14. Grzegorz Walasek szerzej, ułamek przypilował krawężnika i para częstochowska na prowadzeniu, tak jak do tego przyzwyczaili nas w tym meczu zawodnicy z numerem 9 i 10. Prowadzi Grzegorz Walasek, Sebastian Ułamek jest drugi, na trzecim miejscu jedzie Grzegorz Rempała, na czwartym Janusz Kołodziej. Zadowolony Grzegorz Walasek, blisko niego Sebastian Ułamek, no i olbrzymi dystans dzielący parę częstochowską od Żużlowców z Tarnowa. Ostatnie okrążenie rozpoczyna Grzegorz Walasek, 5 do 1 wisi w powietrzu, kolejne podwójne zwycięstwo w tym wyścigu gospodarzy, jeśli tak się stanie, również będzie miał 53 punkty, tak jest, Walasek 3, Ułamek 2, na miejscu trzecim przyjechał Grzegorz Rempała, defekt Janusza Kołodzieja, który mija jako czwarty jednak linię mety. Podsumowanie, no para Ułamek, Walasek wypada dzisiaj nadspodziewanie dobrze. 5 do 1 we wyścigu 14. 53 do 31. No takiego wyniku to się raczej chyba nikt nie spodziewał w tym meczu. Walasek, Ułamek, Grzegorz Rempała, Janusz Kołodziej na torze. Możemy zobaczyć, jak cieszą się Sebastian i Grzesiek, oni na jednym kole tutaj jeżdżą. No i tutaj po raz kolejny możemy zobaczyć w tym meczu, bardzo dobrze ze startu wyszli Sebastian Ułamek, Grzesiek Walasek. Oni tutaj już na wejściu w ten pierwszy łuk byli na prowadzeniu, zwiększali tą przewagę z okrążenia na okrążenie. Tutaj jeszcze przez chwileczkę Grzesiek Rempała próbował zaatakować, ale nic mu z tego ataku nie wyszło i tak jak powiedziałem, bardzo dobre starty dzisiaj Sebastian Ułamek, Grzesiek Walasek i komplet punktów z bonusami po ich stronie. Tutaj jeszcze przez chwileczkę właśnie możemy zobaczyć, że Grzesiek Rempała tutaj przy krawężniku próbował zaatakować Sebastiana Ułamka, ale no to tak jak powiedziałem, para gospodarzy dzisiaj jest poza zasięgiem. Oni wygrali wszystkie swoje biegi podwójnie i przywieźli komplety punktów z bonusami. ...53-31, z czego, drodzy Państwo, 25 punktów zdobyli zawodnicy z numerem 9 i 10, czyli Sebastian Ułamek i Grzegorz Walasek. Wszystkie 5 wyścigów wygranych przez tę parę, 5 do 1. Stąd więc nie dziwmy się, że Grzegorz Walasek tak bardzo efektownie, ładnie, przyjemnie żegnał się z kibicami w tym ostatnim swoim wyścigu. Potwierdzenie wyniku na naszych ekranach. Przed nami ostatnia odsłona tego meczu. Rune Holta, Ryan Sullivan kontra Tomasz Golob, Marcin Rempała. No i tak, czy Tarnowianie pojadą o honor? No na pewno to są zawodnicy z czołówki krajowej i światowej i na pewno nie odpuszczają żadnego biegu i miejmy nadzieję, że na zakończenie tych dzisiejszych zawodów zobaczymy naprawdę ładny bieg w wykonaniu tych czterech zawodników. Tym bardziej, że Tomasz Golob ma coś do udowodnienia. Ja wspominałem na początku naszej transmisji o tym, iż Golob i Holta obaj mieli po 33 wygrane mecze w naszej... mecze. Chciałoby się powiedzieć, może w historii tak, raczej na pewno tak, ale po 33 wygrane wyścigi. No, dziś statystyki indywidualne Tomasza Goloba polecą nieco w górę, natomiast jeśli nam... Zobaczymy, czy dzisiaj Rune Holta wygra z Tomaszem Golobem 3 razy, czy 2 razy. Tomasz Golob, Rune Holta, Marcin Rempała i Ryan Sullivan. To czterech zawodników, którzy żegnają się wyścigiem 15 z częstochowską publicznością.
i z wami, drodzy państwo, z wami przed telewizorami. Rune Holta ma szansę zapisać komplet w tym meczu, ale zadanie trudne, jednak niewykonalne. Przypomnę, Golob Holta, Marcin Rempała i Saliwa. Częstochowianie na stojąco oglądają ten ostatni wyścig, mimo iż mecz jest wygrany, mimo iż jest telewizja dzisiaj, to śmiało można powiedzieć, że grubo ponad 15 tysięcy widzów ogląda to widowisko bezpośrednio z trybun przy ulicy Olsztyńskiej. Golob Holta, Rempała i Sullivan. Rempała zostaje na starcie, Sullivan obejmuje prowadzenie, Holta jest trzeci, ale ścina do krawężnika, próbuje po małej objechać Goloba. Jaka piękna walka, Holta kontra Golob prowadzi Sullivan. Holta pilnuje krawężnika, Golob tak jak lubi jedzie szerzej, ale na razie górą Tomasz Golob. Rune Holta, jeszcze jedna akcja, teraz może ona mieć prowadzenie, ale rozpędzony Tomasz Golob nie daje szans. Teraz Golob bliżej krawężnika, ale się tasują na torze. Holta raz jeszcze bliżej, już nie bierze udziału w tej walce Marcin Rempała, któremu zdefektował motocykl. Tak więc układa się na 4-2 na pożegnanie dla gospodarzy. Poza zasięgiem Goloba i Holty pozostaje prowadzący Ryan Sullivan. On rozpoczął ostatnie okrążenie. Sullivan, Tomasz Golob i Rune Holta. Nie będzie kompletu, ale nie będzie też remisu w tym wyścigu na koniec. Tak mi się wydaje. 3 punkty dla Sullivana, 2 dla Goloba, którego do końca nękał atakami Roman Holciński, jak mówi się o Runie Holcie. No, mogliśmy tutaj zauważyć, że dwoił, troił się Rune Holta. On na starcie popełnił błąd, podniosą około do góry. Pozostali zawodnicy odjechali. On tutaj i po zewnętrznej, i po wewnętrznej dwoił się i troił. Starał się do ostatnich metrów dogonić Tomasza Goloba. No, nie udała mu się ta sztuka. 2-1 dla Rune Holty dzisiaj. No, ciekawe, jak ta rywalizacja będzie wyglądała 15 sierpnia w finale indywidualnych Mistrzostw Polski. Ryan Sullivan żegnający się z częstochowską publicznością. Naliczyłem mu 9, 11, 14 punktów. Bardzo dobry występ Sullivana. Kolejny świetny występ Australijczyka w barwach włókniarza. No i rodzi się pytanie, jak to się stało, że tak późno żużlowcy z Łomreksu Włókniarz nabrali tego wiatru w plecy. Na pewno teraz wszyscy, w tym i Rafał Osumek, żałują, że nie szło im tak dobrze na początku sezonu. No tutaj możemy zobaczyć z czwartego pola po raz kolejny. Ryan Sullivan bardzo dobrze wyszedł ze startu. On już tutaj na pierwszym łuku założył wszystkich zawodników. Drugi był Tomasz Golob, trzeci Rune Holta. Widzimy tutaj Rune Holta ściął do krawężnika i tak jak w poprzednim biegu bark wjechali z Tomaszem Golobem w następny łuk. Tym razem, że w tym biegu teraz Tomasz Golob założył Rune Holtę. No, tak jak powiedziałem wcześniej, o, tutaj widzimy ten błąd Rune Holty. On podskoczył do góry, stracił na starcie i przegrał ten start. No, naprawdę bardzo, bardzo ładny wyścig w wykonaniu całej czwórki zawodników tutaj w pierwszym łuku. Wszyscy bardzo blisko siebie. Tutaj właśnie widzimy, jak Rune Holta próbuje wejść bardzo ostro pod Tomasza Goloba. Tomasz Golob nie daje wejść, zakłada Rune Holtę i tak jak widzieliśmy przez cały dystans tego biegu, Rune Holta starał się przy krawężniku po zewnętrznej dogonić Tomasza Goloba. No, nie udała mu się ta sztuka, ale tak jak powiedziałem, bardzo ładny bieg w wykonaniu tych zawodników i zwycięstwo dzisiaj drużyny gospodarzy Włókniarza Częstochowa. A ja przypomnę, Zielona Góra wygrała z Apatorem 46-44. Do tego świeżutka informacja z Wrocławia, gdzie Atlas pokonał Rybnik 51-39. Mamy już gotowych menedżerów, kierowników drużyny. Jest razem z nimi Łukasz Bęc. Halo panowie, oddajemy wam głos. Żywiołową dyskusję wzbudził ten wynik z Wrocławia. Ładnie trzymał się tam rybnicki RKM. No a dzisiaj Unia przegrywa po raz drugi w tym sezonie. Znów wysoko. Robert Kurzdżał, cóż można powiedzieć o tym meczu? No niewiele. Widać, że Częstochowa po przespanym początku sezonu wzięła się ostro do roboty i pokazała, że jest, tak jak przed sezonem niektórzy zakładali, większość praktycznie, że będzie się liczyła w walce o medale. Tak też się dzieje. Sprawa tytułu jest jeszcze otwarta. Gratuluję kierownikowi
drużyny częstochowskiej. No właśnie, z panami spod Jasnej Góry jeszcze dwukrotnie w tym sezonie będziecie się potykać z zespołem spod Jasnej Góry. Tak, ale przyjedziemy już tu w zupełnie innym składzie i mam nadzieję, że wygramy. Jeżeli nie, to na pewno stworzymy lepsze widowisko niż dzisiaj. Czyli na odchodne uścisk z tradycyjnej dłoni dziękujemy Robertowi, który uciekał już do swoich zawodników. Zapraszam Jacka. Jacku, no rzeczywiście Częstochowa podnosi się z kolan. Były nawet takie głosy, że nie wejdzie do czwórki. Weszła do czwórki, teraz pokonuje kandydata do złotego medalu i cały czas zachowuje szansę na te krążki. Zgadza się. No to, co mówiłem przed meczem, że naprawdę drużyna, jest to inna drużyna niż na początku sezonu. Nie ma jakichś braków kadrowych, wszyscy zawodnicy są zdrowi, w dobrej formie, nie ma jakichś specjalnie problemów sprzętowych, no i złapała rytm ta drużyna i jedzie w tej chwili to, czego chyba wszyscy oczekiwali. Dzisiejszy mecz to co powiedział Robert, na pewno na taki wysoki wynik wpływ miała sytuacja kadrowa Unii, nie było Rickardsona, kontuzję leczy Burza. Myślę, że te dwa kolejne mecze w playoffach będą wyglądały inaczej, będą na pewno o wiele trudniejsze niż ten. Sztuczne ognie były w zeszłym roku, cel z Łomreksu na rundę zasadniczą to czwórka. Co teraz po awansie? Teraz no, trzeba wygrywać, a wiadomo, finalny wynik to na finalny wynik składają się zwycięstwa w poszczególnych meczach i myślę, że no, będziemy walczyć, że na pewno łatwo nie oddamy żadnego meczu i zobaczymy. Dziękuję, tyle menadżer z Łomreksu Jacek Gajewski, a my popatrzmy jeszcze na sztuczne ognie na koniec. Nacieszmy się okiem po tym widowisku. Gratulacje dla zwycięzców. Przede wszystkim świetna jazda pary Walasek, Ułamek i do tego punkty, które przywozili Holta i Sullivan sprawiają, że Tarnów przegrywa. Spójrzmy, jak punktowali goście w tym meczu. Tomasz Golob 10 po 7, Grzegorz Rępała i jego brat Marcin, Janusz Kołodziej 6, Jacek Golob tylko 2, Robert Bardzała 1, Paweł Baran bez punktu. Tak jeździli zawodnicy z Tarnowa. Paweł Baran w miejsce Rickardsona nie wyjechał w tym spotkaniu na tor. Ryan Sullivan 14, Walasek 13, tyleż samo mistrz Polski Runek Holta 12, Sebastian Ułamek 3, Michała Szczepaniaka punkty. Dwa Zbigniewa Czerwińskiego, Mateusz Szczepaniak zaprezentował się raz przyjechał na czwartym miejscu. Tak punktowali zawodnicy z Łomreksu Włókniarz Częstochowa. Drodzy Państwo, piękne pożegnanie z tym spotkaniem. Przed nami żużlowe play-offy. Zaczynamy za tydzień. Oto bracia Szczepaniakowie. Jeszcze pamiątkowe zdjęcia. Rafał, dwa słowa. Zadowolony na pewno jesteś z postawy swoich kolegów z drużyny. No tylko pytanie, dlaczego nie jeździli tak skutecznie na początku sezonu? O to chyba teraz będą pytać się wszyscy. No na pewno jestem bardzo zadowolony, choć tak jak rozmawialiśmy tutaj wcześniej, no myśleliśmy razem, że drużyna Starnowa stworzy tutaj troszeczkę lepsze widowisko, troszeczkę może, że tak powiem, utrudni to zwycięstwo drużynie gospodarzy. No a co do twojego pytania, dlaczego z początku sezonu tak żeśmy nie jeździli, moi koledzy i ja, no trudno powiedzieć, no sezon nie jest, nie ma się co sezonu jednego, co roku takiego samego sezonu dobrego i początek może nam nie wyszedł jak najlepiej, ale cieszymy się wszyscy z tego, że weszliśmy do tej czwórki, że walczymy o medale, a dzisiejszy mecz potwierdził, że stać nas na wysoką lokatę w tych finałach, można tak powiedzieć, i będziemy starać się jechać na pewno jak najlepiej i zdobyć jak najcenniejszy medal w tym roku. Drodzy Państwo, my żegnamy się z Wami przed telewizorami. Zapraszamy za tydzień do Tarnowa. Tam rozpocznie się żużlowy play-off w sezonie 2004. To jeszcze Sebastian Ułamek. Wspólnie to spotkanie komentowali dla Państwa Rafał Osomek, Paweł Wójcik w imieniu wszystkich, którzy dziś tutaj pracowali. Dziękujemy i do zobaczenia za tydzień.